Witamy w kolejnym odcinku Życia bez gruchy. Ja nazywam się Marcin Ruman, a dziś naszym gościem jest agent specjalny Grzegorz Kurz. Grzegorz prowadzi swój kanał YouTube, gdzie dzieli się swoją wiedzą na temat inwestowania, nieruchomości, oszczędzania, biznesu, a także prowadzi wywiady, do których zaprasza czołowych polskich przedsiębiorców oraz inwestorów. Grzegorz, super Cię tutaj mieć. Witamy Cię na podcaście. Cześć, witaj Marcin. Witajcie wszyscy, którzy macie przyjemność i okazję tego słuchać. Masz mega kanał, sporo tam wiedzy i tak właśnie na Ciebie natrafiłem, bo jestem subskrybentem. Masz tam gdzieś ponad 44 tysiące osób. No najlepsi inwestorzy z Polski, tacy najbardziej medialni, że tak powiem. Więc gratuluję Ci i cieszę się bardzo, że jako słuchacz jestem w stanie z Tobą spędzić to 45 minut, zadać Ci pytania i wyciągnąć od Ciebie wiedzę. Ale zacznijmy od Ciebie w ogóle, Grzegorz, kim Ty jesteś, bo mamy coś wspólnego. Ja się wychowałem w domu dziecka, w krakowskim domu dziecka, a Ty, wiem właśnie z tego, z moich przygotowań, że wychowałeś się właśnie w takiej biednej rodzinie i teraz nie dość, że robisz swój personal branding, swój kanał, to inwestujesz, jesteś w nieruchomościach, w biznesie, więc opowiedz może pokrótce, takie punkty tylko wymień, żeby tutaj nie zanudzać też ciebie, bo to pewnie mówiłeś kilka razy na innych podcastach, to odsyłamy do innych podcastów, gdzie można o tobie posłuchać, ale w takich punktach właśnie pokrótce od tej rodziny, żeby ludzie mogli zobaczyć transformację i zainspirować się. Dziękuję za przedstawienie i za zaproszenie w ogóle. Tutaj mój pies biega z jakąś tam świnką, Pepą i ją gryzie, więc jak będziecie słyszeć jakieś piszczenie, to jest właśnie Milo. Dobra, tak w skrócie, jak to mnie wyglądało. Ja nie pochodzę z domu dziecka, ale pochodzę z biednej rodziny, tak jak powiedziałeś, Marcin. Faktycznie, jakby tego nie ukrywam, ty też fajnie, że o tym mówisz, bo nieważne skąd pochodzisz, tylko jaką masz wizję, z kim przystajesz i kogo chcesz naśladować, albo od kogo chcesz brać takie dobre wzorce. Więc po prostu tak się urodziłem. Ja się cieszę, że jestem zdrowy, że mam możliwość takiego układania sobie życia, że mam firmę, że jakby dostałem te możliwości, więc ja jakby o tym mówię, ale nie narzekam, tylko po prostu dziękuję za to, że na przykład jestem zdrowy, bo wśród tych mojego rodzeństwa nie wszyscy byli zdrowi. Mam dwójkę rodzeństwa miałem, która była chora, jeden z nich już niestety z nami nie jest, więc jakby za to mega dziękuję i tyle, działam, po prostu robię swoje. Bo tak miało być i jakby cieszę się, bo mam mega, mega możliwości. Kanał, sprostuję jeszcze, kanał tak szybko rośnie, że te 44 tysiące faktycznie było niedawno, dzisiaj jest prawie 60, chyba 7, to trzeba zerknąć w momencie nagrywania. Pewnie na święta może będzie taki okrągły prezent, 70 tysięcy subskrypcji, także to jest w ogóle jakiś szał, co tam się dzieje. Dobra, urodziłem się w Tychach na Śląsku i tutaj też w okolicach robię biznes. W rodzinie nikt tego biznesu nie miał. Tata próbował coś ze swoim bratem działać i ten brat właśnie miał firmę i przyjeżdżał najlepszym samochodem na parking i ja widziałem, że on ma to auto po prostu kilka razy droższe i lepsze i nowsze od tych wszystkich samochodów, które w ogóle w Polsce można było zobaczyć. I widziałem, że mam biznes. I wiedziałem, że ten biznes chcę mieć. Nie wiedziałem totalnie nic. Tata zmarł, jak miałem 8 lat, więc jakby dalej się tego nie mogłem od tego uczyć, ale ciągle miałem to w głowie. Podjeżdżałem swoim starym Clio na stację benzynową, tankowałem za 30 zł i szukałem fajnych samochodów. Jak te auta podjeżdżały, piękne, fajne, bogate, drogie, no to ja taki naiwny biegłem do tych ludzi, chciałem z nimi rozmawiać, dlaczego oni mają takie auto, z czym oni się zajmują. Często do nich zagadywałem. Czasami dostawałem po prostu kosza, że zamykali drzwi i odjeżdżali, ale często się dowiadywałem różnych rzeczy. I tyle. I wiedziałem, że ten biznes chcę założyć. Poszedłem na studia, szukałem etatów, ale na etacie ciężko się zarabiało. Studia zrobiłem z dziennikarstwa, później zrobiłem jeszcze jedne na Uniwersytecie Śląskim z politologii. To były w sumie takie z komunikacji społecznej, ale na takim dziwnym właśnie wydziale politologicznym, który nic nie ma związku z tym, co chciałem się uczyć. No i poszedłem do pracy, pracowałem jako dziennikarz, ale nie chciałem tam pracować po prostu, bo tam nie było pieniędzy, nie było takiego fanu, ja się zwolniłem z gazety, pracowałem w kilku miejscach, w radiu miałem nawet praktyki, naprawdę dobrze to wspominam, dobrze wspominam tych ludzi, tą pracę, ale nie było tam pieniędzy, a jednak no, jesteśmy w takim świecie, że te pieniądze są niezbędne i tyle, więc się zwolniłem, podziękowałem za etat, moja redaktor naczelna, pani Mariola, którą pozdrawiam, jeśli przez jakiś przypadek będzie to słuchać. Ona się zdziwiła bardzo, że skoro dała mi ten etat, no to ja, dlaczego ja się zwalniam? Zwolniłem się, poszedłem do urzędu pracy, żeby się zarejestrować jako bezrobotny, bo chciałem założyć swoją pierwszą firmę. Założyłem swoją pierwszą firmę, to był chyba 2009 rok, jak dobrze pamiętam. No i od tego czasu się uczyłem tak naprawdę, bo ludzie mnie pytają, czym ty się zajmowałeś w tym biznesie? Ja się zajmowałem wszystkim, ja po prostu chciałem mieć firmę. Dobrze się czułem,
mając swoją pieczątkę, wystawiając faktury, będąc niezależnym. Miałem na koncie 20 albo 5 tysięcy zaoszczędzone na różnych etatach i poszedłem w biznes. Totalnie nie wiedziałem, co chcę robić, ale zaczęliśmy YouTube'a. Wtedy zaczęliśmy YouTube'a, to was może zdziwię. 2009 albo 10 albo 11 rok, dawno temu można to znaleźć. Program się nazywał Dodechy. Ja nie wiem, czy od razu wrzucaliśmy te filmy, ale one tam są do dzisiaj, Dodechy. Tak się nazywa kanał, czy ta marka nasza. I myśmy chcieli kręcić samochody. Coś, co dzisiaj daje potężne pieniądze. Mamy kilka kanałów z samochodami. My robiliśmy to amatorsko. Kręciliśmy to ręczną kamerą z mojego Clio i wypożyczaliśmy po prostu samochody z salonów. I okazuje się, że kilka tych salonów nam dało te samochody, więc są tam testy kilku aut. Robiliśmy nawet wirtualną premierę Volvo S60 w Polsce małymi kamerkami ręcznymi, także w ogóle to był taki... Nie zarobiliśmy na tym totalnie nic, jakieś tam, nie wiem, 1000 czy 2000 złotych na takiej premierze, która nam starczyło może na pokrycie tych kosztów wyjazdu, paliwa i tyle. Było dużo fanów, ale to było jeszcze dawno temu, więc wiele rzeczy po drodze. Marketing sieciowy, który robiłem chyba 4 lata również na swojej działalności. I tam się dużo nauczyłem. Pieniędzy tam nie zarobiłem, bo zarabiałem tyle, że opłaciłem ZUS, chyba 1500 zł wtedy, czy 1200 w Polsce, plus jakieś paliwo, dojazdy, jakąś kawę na spotkanie. I to było tyle, więc marketing też porzuciłem, tak skracając naprawdę bardzo. Później przez zupełny przypadek na spotkaniu networkingowym spotkałem jednego chłopaka i on zaprowadził mnie na kawę do swojego wujka. To był mój wspólnik. Przez 2 lata mieliśmy agencję pracowniczą. To była największa firma do tej pory, którą stworzyliśmy, bo zatrudniliśmy około setki ludzi. No i już od prawie 3 lat mam swoją firmę, bo z tamtego konceptu wyszedłem. No i wróciłem do kwater pracowniczych, które już robię łącznie z przerwami około 6, prawie 7 lat. No i można powiedzieć, że dzisiaj jestem w takim momencie, kiedy firma zajmuje się głównie nieruchomościami w kontekście przygotowywania kwater pracowniczych, podnajmu. I to jest taki core mojego biznesu. Kanał na YouTube też zaczyna być znaczną częścią, może nie firmy, bo w sumie nie planowałem tego. 2 lata temu w sierpniu, jak zaczynaliśmy nagrywać i zaczynałem to nagrywać z Kacprem Bisans i Maćkiem Wieczorkiem z Eksperta w Wedleju. I dokładnie na pierwszym nagraniu za kamerą stał właśnie Maciek z Kacprem, bo się znamy już około 10 lat i tak się dogadaliśmy, że budowanie marki osobistej to jest coś ważnego i oni chcieli zbudować komuś markę, kogo znają. I to też dzięki nim zacząłem budować, znaczy głównie dzięki nim zacząłem budować kanał na YouTube. No i tak to się zaczynało. Taki trochę test, co z tego wyjdzie. No i z tego testu mamy dzisiaj grudzień 2021. Duży kanał, 70 tysięcy osób, subskrybuje naprawdę ciekawe filmy. Dzisiaj nagrywałem również świetny materiał. Powiem wam, że naprawdę cudną osobę poznałem. Mogę powiedzieć, bo to żadna tajemnica, Marek Wieteska. W momencie, kiedy będziesz odsłuchiwał tego, być może już ten film będzie u mnie na kanale. Marek Wieteska z firmy Selfmaker. Jeśli nie wiesz, to poszukaj. Po prostu niesamowity gość. Więc może tyle na początek, żebym nie przedłużał. Prosiłeś o to. Pięknie. Mam tutaj listę pytań przygotowaną, mamy też skrypt, ale chcę, żeby to było takie autentyczne, bardziej związane z tym, naprawdę słucham i chcę tutaj odnieść się do tego od razu. Przede wszystkim jedna rzecz, którą sobie tutaj wypisałem, to jest wdzięczność. Podkreśliłeś to powyżej wszystkich moich osiągnięć, że nie wiem, że tamto jakieś ego swoje wynosić. Pierwsze, co powiedziałeś, to wdzięczność po prostu. Jestem zdrowy. Mogę zrobić to. Urodziłem się w takiej rodzinie, ale przeszedłem w to i to. I tutaj mam z dzieciakami właśnie za 2 dni z domów dziecka, bo to jest moja misja. Wiesz, niektórzy, nie wiem, mieli raka, to chcą teraz otwierać fundację dla kogoś, wiesz, po prostu, żeby leczyć ludzi. Ja akurat się wychowałem w domu dziecka i dla mnie to jest osobista misja, żeby pomagać dzieciakom w Polsce z domów dziecka. I jedną z tych rzeczy to jest, żeby takie spotkania właśnie z Fundacją Michała Sołowowa, Fabryki Marzeń i Andrzejem Załuckim, który tam z Rafałem Badziakiem współpracuje, właśnie robimy, więc za 2 dni z nimi to mam i powiem właśnie im, że miałem z tobą kola i przypomniałeś mi o tej wdzięczności, bo jest to naprawdę podstawa, żeby zacząć w ogóle i iść dalej, kolejny krok zrobić, żeby być wdzięcznym za to, co się ma. Przede wszystkim Ważne, Marcin, może jeszcze dodam, to pozdrów te dzieciaki z tego ośrodka, z tego domu dziecka. I możesz mi powiedzieć, że kiedyś miałem 15 albo 14 lat i pojechałem na takie kolonie 3-tygodniowe właśnie z dziećmi z domu dziecka. Także 3 tygodnie byłem w Danii, byliśmy w Danii, w Legolandzie, bo był zorganizowany taki wyjazd.
I pytanie pewnie wszystkich, dlaczego ja tam pojechałem. Po prostu była taka sytuacja, że to było wszystko zorganizowane chyba jednego dnia przed, jakieś dziecko zachorowało na tyle, że nie mogło po prostu wyjechać. Nie było takiej możliwości, żeby... I oni mieli już to zapłacone, autokar, wszystko. I dosłownie ja się pakowałem chyba 10 godzin przed wyjazdem, bo była tam znajoma, która zadzwoniła po prostu wprost, że no, też nie mamy za ciekawie kolorowo, więc jest taka opcja wyjazdu i mogę pojechać. Więc pamiętam, że dużo tych dzieciaków no, miało różne, przeróżne historie. I mega trzymam, no niestety nie mam z nimi kontaktu, bo też jakby no nie było wtedy telefonów, nie było internetu w tych czasach. Szybko się rozstaliśmy gdzieś, ale trzymam kciuki, być może ktoś nas słucha z tamtych osób, które to pamiętają i może się odezwie. To by było mega. Tak, jeszcze patrzę właśnie sobie u ciebie na tło i widzę właśnie choinkę, widzę właśnie taki domowy klimat, więc myślę, że to jest przypomnienie też dla nas wszystkich właśnie o wdzięczności i żeby sukcesami się dzielić. Ale chciałbym przejść teraz troszeczkę dalej, bo sukcesy to jedna rzecz, a z drugiej strony są też porażki i przejdziemy za chwilę właśnie do tego, do twojej historii z 2020 roku. Ale jeszcze wcześniej chciałbym zahaczyć o to, co wspomniałeś, czyli o tym personal brandingu, bo masz ten kanał właśnie na YouTubie i zapraszasz tam mega ludzi i trwa to już od kilku lat. Przeszedłeś od 2009 roku no, proces olbrzymi, więc czego ty się nauczyłeś? Co wyniosłeś może w skrócie w jakichś trzech, jakbyś to mógł jakiś właśnie takich radach opakować w różnych płaszczyznach? Czy to właśnie zdrowie, finanse, biznes? Jeśli chodzi o te rozmowy, tak, na kanale? O te rozmowy, tak. I co ci to dało? Może jakiś networking właśnie? Co ci to otwarło? Jakie benefity tego masz tak naprawdę, tak praktycznie, no nie? A nie tylko, że produkowanie właśnie wartości dla innych osób, to jedna z rzeczy. Pierwsza rzecz, która mi wpadła do głowy, kiedy to powiedziałeś, to, że zacząłem myśleć o sobie. I to brzmi źle, tak jak ktoś sobie mówi, jak to o sobie? Co ty? I właśnie często ja to słyszałem od moich znajomych, bliskich, że ja za dużo myślę o innych. Że właśnie przez to, co przeżyłem też, to chciałem dobrze dla świata, tak można to powiedzieć, że chciałem dobrze dla świata, dla znajomych, dla rodziny, a osoby, które gdzieś przychodziły do mnie, tak, do mojego świata, znajomi, którzy mnie nie znali, jak obserwowali to z boku, dobrzy obserwatorzy, to oni na osobności mówili mi coś takiego: słuchaj, widzę, że jesteś dobry, ale siebie zostawiasz na sam koniec, na ostatni moment, że wszyscy są dla ciebie najważniejsi, część osób cię wykorzystuje nawet, takie, to słyszałem kilkukrotnie i to mi dało do myślenia i to w ciągu ostatnich dwóch lat właśnie to było, to się podziało. Więc zacząłem myśleć o sobie. Stąd ta przeprowadzka na wieś, ten dom, związek prawdziwy, który mega, mega, mega się cieszy, bo tak naprawdę nie umiałem zbudować, trzeba to powiedzieć. No i można powiedzieć, taka prawdziwa rodzina, tak? Czyli mieszkamy razem, mamy psa, póki co mamy naprawdę fajne miejsce, jest ta choinka i naprawdę się cieszę, jak tu wracam. To nie jest tylko kolejne miejsce do mieszkania, tak można by powiedzieć, tylko mega się cieszę, wiesz? I ta moja druga połówka, która też wraca, to mówi, że jak wraca z pracy, to się mega cieszy, wiesz? Że wraca, że my będziemy, że ktoś czeka. I ja mam dokładnie to samo, wracając. Dzisiaj miałem taki dzień nagraniowy, rano nagrywałem tutaj, w domu, później miałem w Katowicach. Jak wracałem, to się mega cieszy. To jest mega coś, czego się nauczyłem, czyli takie poza biznesem, poza tym, wiesz, takim wielkim ego, że super, nagrywasz, masz tego YouTube'a, masz ten biznes, masz to auto. To jest istotne, bo auto jest narzędziem, YouTube jest narzędziem do budowania brandu, firma i pieniądze są narzędziami do budowania firmy, czyli maszynki, która daje ci możliwości życia, no bo zarabiania pieniędzy. Ale zapomina się często właśnie o tym, że są te istotne takie obszary, ciężko to nazwać rzeczami, czyli obszary, czyli właśnie rodzina, czyli taki czas dla siebie, czyli taki święty spokój w święta, czyli weekend wolny, czyli nic nie robienie, czyli odmówienie nawet znajomym, którzy mówią: słuchajcie, chodźcie gdzieś. Nie, wtedy trzeba umieć być asertywnym, że my mamy czas teraz dla siebie, że to jest nasz weekend i nie czuć się źle, kiedy odmawiamy. Z tego się nauczyłem, żeby myśleć o sobie, to na pewno. I znowu, zauważ, że ja to powiedziałem na pierwszym miejscu. Teraz się nad tym zastanawiam, że powiedziałem to na pierwszym miejscu, nie powiedziałem o inwestycjach. Inwestycje, owszem, ale jakoś wydaje mi się, że dla mnie najgłębsze jest to, co powiedziałem, bo cały czas się nad tym zastanawiam i pracuję nad tym, żebym po prostu był dobrym człowiekiem dla najbliższych, bo wcześniej tego nie było. Wcześniej, nie wiem, może nie byłem nauczony, może nie było czasu w rodzinie. Też analizowałem to wielokrotnie, że jakby, no, taty nie było, mama miała na stylu i nie jestem jej po prostu, nie winię jej. Nie winie mamy, bo po prostu nas było za dużo, tak? Nas sześcioro, mama była sama
i być może miałem jakby za mało wzorców, żeby umieć teraz to powiedzieć. Dlatego tak późno jakby się tego teraz nauczyłem. Także absolutnie nie mam do nikogo pretensji, ale pytasz szczerze, jest podcast, lecimy, także bez owijania. Na pewno to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Druga, żeby być po prostu dobrym, fajnym człowiekiem, takim dobrym dla świata, ale znowu przed chwilą mówiłem o tej dobroci, że za bardzo to się nie opłaca, ale dobrym człowiekiem, który lubi to, co robi i przyciągasz wtedy. Dzisiaj miałem świetną rozmowę rano z dziewczyną, która też z taką pasją robi swój kanał i ona powiedziała: Grzegorz, na Śląsku zawsze spotykam świetne osoby, takie dobre. Nie wiem, z czego to wynika. I ja też nie wiem. Ja nie spotykam samych dobrych osób na Śląsku, bo ich jest dużo, ale wiadomo, ludzie są różni. Tylko mam wrażenie, że to od ciebie zależy, kogo spotykasz, jakie masz nastawienie, jaką masz taką ramę, to się tak mówi w psychologii, jaką masz ramę, jak wchodzisz do sklepu, jak się uśmiechasz, to nawet smutna pani się uśmiechnie, bo po prostu nie pasuje, żeby być smutnym. Trochę tak jest, to jest takie trochę zaklinanie rzeczywistości, ale nie jakimiś czarami, tylko takim podejściem i do biznesu, i do tego świata. Więc tego się nauczyłem, mimo że taki byłem, bo ludzie, którzy mnie znają, to potwierdzą, że ja jestem z natury pozytywny i z natury widzę tą szklankę pełną, aż ona się wylewa. Ja to tak często mam, mimo tej historii. A może właśnie dlatego, że tą historię miałem taką, to cieszę się z tych naprawdę małych rzeczy, bo nie miałem za dużo i cieszę się z mojego auta, z tego domu, z tej firmy. Naprawdę jak głupi często. Ludzie mówią, z czego ty się cieszysz? Mamy takie lata, jest kryzys. A ja często odpowiadam, wiesz co, ja mam wrażenie, że przez te dwa lata mamy kryzys, ale ja tego nie odczułem, bo ja mam wrażenie, że ja całe życie miałem kryzys. Musiałem walczyć o tą firmę, musiałem się podnosić, bez kasy to wszystko budować. I ja nie czuję, żeby dzisiaj było jakoś trudniej, bo po prostu ja zawsze miałem trudno. Nie dał mi tata kasy, nie dał mi tata firmy, nikt mi nie dał auta za darmo nigdy. Ja tego nie oczekiwałem, bo tego nie byłem nauczony. Te bananowe dzieci dzisiaj, często o których się mówi, no ja jej nie zazdroszczę, bo znam już kilka co najmniej sytuacji, gdzie te dzieci dostały tą firmę albo z wyboru, albo z przypadku, bo na przykład jeden z rodziców zmarł. Te dzieci nie potrafią, te bananowe dzieci, mówię o takich, one nie potrafią totalnie nic w tej firmie. Albo tą firmę sprzedają, albo doprowadzają na skraj upadku. I tego nikomu nie życzę, no ale niestety taka historia niby teoretycznie pozytywna też się kończy źle, więc na pewno za to jestem wdzięczny. Myślę za to, że w ogóle spotykam tych ludzi, że mogę się naprawdę uczyć biznesu to jedno od mądrzejszych. Dzisiaj miałem świetne spotkanie, tak jak wspominałem. Niesamowitych rzeczy się nauczyłem od Marka. Super człowiek. Dodatkowo no, inwestycyjnie mogę pytać po prostu za kulisami tych ludzi, którzy naprawdę mają świetne wyniki i część rzeczy wdrażam, ale nie wszystkie. Bym powiedział, że większość nie wdrażam, bo nie mogę we wszystko inwestować. Nie wszystko mnie interesuje. To też nie jest tak, Grzegorz, że zrobiłeś 100 filmów, 150 filmów, to znaczy 150 osób, to znaczy, że w 150 rzeczy inwestujesz. No, nigdy tak to nie jest i tak nie będzie, więc bardzo się cieszę po prostu, że mam taką możliwość i myślę, że będę to dalej robił, bo mnie to po prostu cieszy. Nie jadę tam jak do pracy, nie jadę na te nagrania z musu i naprawdę jest to czasami 2 godziny rozmowy, a ja wstaję i mam ciarki na rękach, na plecach. Jest to naprawdę fajne. Dobrze, czyli jeszcze raz wdzięczność. Ja dziękuję też za twój czas, no bo tak jak mówisz właśnie, po nagraniach jesteś. Przecież mógłbyś po prostu spędzić czas teraz ze swoją drugą połówką, a też tutaj dla mnie poświęcasz, odpowiadasz na pytania i też dla innych osób, ale jest to ta część właśnie tego brandingu, co ty powiedziałeś, że dzięki temu właśnie to jest taka otoczka, trochę ja to tak widzę, która pozwala może nie bezpośrednio monetyzować, ale coś pięknego, co ja usłyszałem na jednym z twoich podcastów, kiedy się przygotowywałem też, to powiedziałeś o czymś, co żadna inwestycja, żadna monetyzacja, żadne pieniądze ci nie dadzą tak po prostu o. Czyli zaufanie. I właśnie to, że na przykład przyjdziesz i powiesz swoją prawdziwą historię i odpowiesz, wiesz, spotkamy się, no to ma to właśnie benefity. I teraz opowiedz może, jak tobie pomogło, no przede wszystkim YouTube i budowanie kontentu, bo to jest to, co robimy, pokazywanie się właśnie na podcastach. Jak tobie pomogło to w skalowaniu zaufania? Bo też wspomniałeś o czymś, że to może być takie przesadne. Z jednej strony, o tutaj na kawę ktoś cię tam zawsze zapraszał, przyjedź tu, ja ci powiem o tym biznesie, ja ci tu zaproponuję to. I ja miałem dokładnie to samo i zawsze wyznaję tą zasadę, którą się nauczyłem od tego takiego gościa, Dan Penny się nazywa, on mówi focus on the few, not the many. Czyli skup się na kilku, a nie na wielu.
I teraz przejdźmy do tego zaufania, bo tutaj to jest pytanie. Jak ty widzisz właśnie to przekładanie się tej twojej pracy po tych latach na zaufanie teraz, na taką skalę bardziej? Nie wykorzystywałem, nie miałem takiego planu. Zobaczymy, co będzie od nowego roku. Chcemy sobie zrobić właśnie teraz takie spotkanie z całym zespołem, bo wiadomo, nagrywasz też, więc wiesz, że rzadko za sukcesem stoi jedna osoba. To trochę jak przy drużynie piłkarskiej, tak? No, ja też grałem w piłkę. Ty najprawdopodobniej wielu chłopaków w Polsce grało, więc wiemy, że no ciężko strzelać bramkę i jednocześnie bronić swojej bramki. Trzeba naprawdę mieć ekipę i to jeszcze zagraną, która się rozumie i która w momencie straty gola no po prostu gra dalej, bo te stracone bramki w biznesie czy w życiu zawsze będą. I tak jak na boisku, ja to często porównuję, to jest świetna analogia, to tak jest, więc z tym zaufaniem trudno mi to tak oceniać, bo jeszcze, żeby to sami chyba widzowie czy słuchacze ocenią. Ja, tak jak wspominałem na początku, zacząłem nagrywać, żeby to nazwisko było rozpoznawalne, bo nazwisko mamy jedno. Swoją firmę mam pod swoim nazwiskiem, tak się moja firma nazywa. I jak ją otwierałem, to stwierdziłem, że po prostu działam sam, że gdzieś tam miałem jakąś tam wpadkę biznesową ze wspólnikiem. Też na pewno oczywiście ta współpraca mnie czegoś się nauczyła, ale na tyle gdzieś tam przeżyłem takich sytuacji, których nie chciałem już widzieć po prostu, to mnie tak przygniotło, że decyzję o sprzedaży udziałów, o wyjściu ze spółki tej poprzedniej i założeniu swojej pod swoim nazwiskiem, gdzie ja naprawdę sam 100% będę decydował i stwierdziłem, cisnę na maksa i wiesz, to jest taki moment, kiedy facet z ambicjami, który też kiedyś gdzieś uprawia sport, gra w piłkę, powiedział, teraz wszyscy będą na mnie patrzeć, tak, bo odszedłem z dużej firmy i wszyscy myśleli, że ja totalnie tego nie zrobię. To było takie, jakbyś dostał największy kontrakt na Wall Street i jak coś ci się nie podobało, to uciekasz i wszyscy się dziwią, dlaczego, a ty później otwierasz porównywalnie wielką firmę. Ja sam po prostu w kilka miesięcy powiedziałem, to ja teraz zasuwam i wszyscy będą mnie obserwować, nie robię to dla nich, ale takie ego faceta po takich przejściach stwierdziłem, na pewno będą mnie obserwować. Ja im pokażę, że ja sam dam radę utrzymać auto, tak, nie muszę żadnego leasingu oddawać, będę się utrzymywał sam, mam dom, mam wszystko i całą tą firmę odbuduję od zera. Tak zrobiłem. To było dla mnie bardzo ważne, to był bardzo trudny moment. No a później dopiero, po tej zmianie, tak jak mówię, dopiero było budowanie brandu. Stwierdziłem, że okej, lecimy z tym YouTube'em, budowa brandu. Bałem się tego niesamowicie. Często ludzie mówią, Grzegorz, czy ty się nie boisz? Bo ja się boję i tego nie robię. Ktoś kiedyś ładnie powiedział, nie wiem, czy to był Jacek Walkiewicz, czy ktoś wcześniej, ale powiedział, ja się boję, ale mimo tego robię. To nie jest tak, że nie masz strachu, masz działać ze strachem. Byłbyś jakimś wariatem, gdybyś się nie bał. Tak jak stoisz na wieżowcu, patrzysz w ten dół przez tą przepaść i też się boisz, trzęsą ci się nogi, ale patrzysz, bo tam jest pięknie. Jeśli stałbyś na właśnie krawędzi wieżowca i byś się nie bał, to coś jest nie tak z człowiekiem, bo błędnik, no coś nie tak. Więc tu w biznesie czy w życiu jest podobnie. Ja tego YouTube'a zacząłem nagrywać, trzęsły mi się nogi. Nagrywałem na tym tarasie pierwszy odcinek, był 35 stopni, lało mi się po plecach i 7-minutowy odcinek, jak dobrze pamiętam, nagrywaliśmy chyba półtorej czy dwie godziny. I to trzeba zrobić, więc zaufanie, tak jak mówię, no nie przełożyłem tego na biznes swój typowo, który robię, ten nieruchomościowy, bo niestety mieliśmy no, trudne lata przejściowe, jak wiemy. Ja dostałem bardzo też po tyłku w firmie przez ten czas, już trochę opowiadałem o tym, więc moja firma się nie przełożyła, nie poszła w górę, ale jeśli chodzi o brand i zaufanie, myślę, że tak, bo zrobiliśmy w międzyczasie wyjazd do Zakopanego dla przedsiębiorców i naprawdę był to piękny weekend. Też to było w zasadzie spontanicznie zrobione. Okazało się, że ktoś napisał, a zróbcie tutaj wyjazd. Mój kumpel powiedział, słuchaj Kuszu, zrób dla ludzi wyjazd, bo będzie fajnie. No i pomogły mi dwie osoby z zespołu, bo ja nie miałem wtedy na to czasu. Jedna osoba, Iza, której dziękuję, zorganizowała. Z drugiej strony Adam marketingowo zorganizował. Okazało się, że prawie 30 osób przyjechało i to naprawdę świetnych, takich, którzy przyjechali i powiedzieli kilka razy na tym wyjeździe, Grzegorz, wreszcie nie ma weekendu, na którym siedzimy i się szkolimy. Wreszcie przyjechali ludzie, którzy nie gadają o kasie. Wszyscy tu mają pieniądze, ale my sobie rozmawiamy o wartościach, o tym właśnie, jak tam z rodziną sobie radzimy przy tych wielkich biznesach i przy tych już większych pieniądzach niż kiedyś. I to był naprawdę udany wyjazd, więc cieszę się, że ludzie zaufali, że 30 osób przyjechało na zorganizowany 3-dniowy wyjazd, gdzie jeździliśmy padami. Naprawdę było fajnie. To mi się podobało. To był chyba taki pierwszy sygnał wtedy, gdzie zrozumiałem, że ci ludzie przyjechali trochę dlatego, że mnie znali. I ucieszyłem się, bo naprawdę fajni ludzie przyjechali. Ja byłem trochę speszony tą rolą. To mówię naprawdę serio, bo ja tam trochę byłem z boku i się okazało, że część tych ludzi później mówiło, że oni mnie nie znają jeszcze nawet i chcą mnie poznać. To było takie śmieszne w ogóle. Ja,
Ja mówię, ja tam przyjechałem jako uczestnik, ja nie lubię być, wiesz, takim, że o, słuchajcie, Grzegorz, wychodzi Gwiazdor. Nigdy nie jestem, kanał będzie miał 100 tysięcy, czy 150, czy 200. Naprawdę będę tak samo rozmawiał, bo jest to dla mnie forma dzielenia się jakąś wiedzą i uczenia się. Lubię spotykać się tutaj na kanale z ludźmi, którzy są mądrzejsi lub wiedzą więcej, lub zdobyli, lub nauczyli się życiowo czy biznesowo więcej ode mnie. Wtedy ten wywiad, taka rozmowa jest dla mnie najważniejsza i najlepsza. A przy okazji wielu ludzi z tego coś dla siebie bierze. Więc tak bym odpowiedział na to pytanie. Jakoś nie widzę innej odpowiedzi. No i ja potwierdzam właśnie też z ręką na sercu, że u ciebie ta pokora to jest bardzo fajna wartość i cecha. No zresztą jak z tobą korespondowaliśmy też właśnie w przygotowaniach do podcastu, to ja zawsze sobie też właśnie patrzę, zapraszam kilka osób, porównuję sobie, bo ja jestem tutaj w Vegas, w Stanach, porównuję sobie zawsze właśnie mentalność tutaj w Stanach ludzi do mentalności w Polsce, jak na przykład zapraszam, żeby porozmawiać, stworzyć wartość i zrobić przy okazji networking, bo uważam właśnie tutaj, co mnie nauczyli w Stanach, że the more hands you shake, the more money you make, ale nie na takiej zasadzie, że idziesz i 100 osób wszędzie, wszyscy, wiesz, uściskasz wszystkich dłonie i po prostu dobra, jakiś tu mamy pomysł na biznes, tylko że ty masz system, ty masz produkt już, ty już wiesz, ty już masz jakiś proces i wtedy dopiero wiesz, gdzie te po prostu wiesz nawet, że jak z kimś uściśniesz dłoń, to wiesz, gdzie możesz połączyć wartość, gdzie możesz połączyć dwie kropki. Więc ta pokora to też bardzo, bardzo ważna cecha. Myślę, że oprócz wdzięczności to są rzeczy, które się wyrabia też właśnie przy tym, jak się zarabia coraz większe pieniądze. Bo na początku jest taka brawura, że tak powiem. I to też słyszałem u ciebie właśnie na podcastach. Ale teraz tak, przejdźmy do tych takich porażek. I tutaj miałem na podcaście takiego krypto... Nie w krypto, bo nie w krypto zarobił swoje miliony i stał się miliarderem. Ale teraz ma firmę w krypto. I on powiedział mi... Jest miliarderem w Nowym Jorku. I on powiedział mi... że Marcin, słuchaj, nie uczymy się z naszych sukcesów, uczymy się z naszych porażek. I on mówi, że na swojej stronie wylistował wszystkie porażki, które odniósł, gdzie stracił pieniądze. I to mi to dało do myślenia, bo z drugiej strony był taki gościu, który mówił mi, o nie, uczymy się z sukcesów, nie uczymy się z porażek. No i tutaj myślę, że uczymy się z tego i z tego tak naprawdę, ale przejdźmy teraz do twoich porażek. I tutaj możemy już nawiązać do twojego biznesu głównego teraz, czyli do tego podnajmu, no bo jak przyszedł teraz ten taki Black Swan w 2020, no to przecież ty w tej branży to musiałeś zostać nieźle uderzony mentalnie, finansowo. No ja wtedy myślałem, że przecież te ceny tych mieszkań to leciały w dół, ludzie nie chcieli za bardzo kupować, a to się tak bardzo szybko odwróciło. I czego nauczyłeś się ty z tej właśnie porażki? Tam wspominałeś o, że 150 tysięcy gdzieś zainwestowałeś. Może jeszcze jakiś inny epizod tutaj dodasz, gdzie nie opowiadałeś jeszcze nigdzie. Dokładnie, jeśli się faktycznie trzymamy tego biznesu, no to tak, te 150 tysięcy, które zainwestowałem w firmę swoją, bo no, tak to sobie poukładałem, że był plan właśnie dojścia do konkretnej ilości nieruchomości i automatyzacji, no i wyciągania z tego naprawdę już później, powiem dokładnie, kiedy były daty, czyli to początek stycznia 2000, mamy teraz 21, czyli w zasadzie to był 19, tak, to już, nie, 20, to był początek 2020, bo teraz mamy, tak, 2020 to był styczeń, no i zainwestowałem wtedy w firmę, bo otwierałem po prostu dużo takich większych kwater, więc i miałem wszystko podopinane, czyli wszystko dopięte, wszystko policzone, wszystko wynajęte z dwóch stron, no i to był styczeń. Luty, zaczynało się to wszystko rozkręcać. No i pamiętamy 15 chyba marca, jakiś pierwszy lockdown, pierwsze takie rzeczy. Ja się przeprowadzałem chyba 14 marca, jeszcze pamiętam. To już pamiętam takie dziwne obrazki na mieście, że ludzi w jakichś maskach, w jakichś rękawiczkach. To był dziwny czas, nikt nie wiedział do końca jeszcze co się to dzieje. Ja się przeprowadzałem, bo po prostu taki miałem plan już wcześniej. No i jeszcze nie w samym marcu, ale chyba końcówka marca, może początek kwietnia właśnie zaczął ten domek z kart się sypać, a ja miałem to tak wyliczone, że ta inwestycja w styczniu, jak ona zacznie działać, no to ona już później w maju zaczyna dla mnie zarabiać na czysto.
to, co ja wtedy czułem, co się wtedy działo, w nowym miejscu, bo ja się przeprowadziłem do nowego, fajnego mieszkania, dużego, z ogrodem, to był plus, bo później można było te kwarantanny i dziwne te wszystkie zamknięcia zupełnie inaczej przeżywać, ale trudno się cieszyć, kiedy firma ci się przewraca, kiedy widzisz, że to domino się przewraca i nie jesteś w stanie tego dogonić, próbujesz, no powiem szczerze, że naprawdę bardzo dużo się wydarzyło, a telefon dzwonił jeden za drugim, tylko to nie byli nowi klienci, którzy chcieli mi płacić, tylko to były firmy, które no, mówiły, co złego się dzieje w ich firmach i że oni nie dość, że tracą kontrakty, tracą pracowników, bo oni w popuchu gdzieś wyjeżdżają, nie wiadomo, co się dzieje, to jeszcze zaczynają myśleć o zwalnianiu Polaków z biur, bo po prostu nie było już pracy, bo jakiś czarny scenariusz oprócz tego czarnego łabędzia się gdzieś tam jawił. Także no, to, co ja miałem w głowie, to totalnie nie wiedziałem, co się dzieje. Z drugą stronę dzwoniłem do właścicieli mieszkań, no bo wiedziałem, że muszę te straty jakoś zmniejszać, że po prostu w danym miesiącu już nie zapłacę czynszu, jeśli właściciel tego nie potrzebuje. Część właścicieli była w innej sytuacji. Byli tacy, którzy mieli kredyt pod korek i mój przelew za wynajem był przelewem na ich ratę, 1:1. Takie były sytuacje i oni czekali na mój przelew, bo oni nie mieli pieniędzy, żeby ratę zapłacić za kredyt. I takich sytuacji miałem kilka, ale byli również tacy właściciele, którzy po prostu powiedzieli, że okej, wiemy, co się dzieje, zamroźmy na razie to wszystko, nie płać, żebyś ty się nie przewrócił, zostaw sobie jakiś kapitał, żebyś miał więcej niż planowałeś, tak, żebyś miał. Więc to był na pewno duży mój błąd, że za dużo zainwestowałem. Błędem nie było to, co się wydarzyło w firmie, bo tego nie dało się przewidzieć, ale mogłem część z tego, co miałem do zainwestowania wtedy, tak było 100% do zainwestowania, mogłem część zostawić, byłoby mi na pewno trochę łatwiej przejść te wszystkie miesiące, ale na pewno no, stresu się tyle najadłem, że naprawdę było to, no do dzisiaj to pamiętam, tak jak teraz opowiadam, to mi się to wszystko przypomina. Także to było naprawdę dla mnie mocne przeżycie, tak? To nie były jakieś największe pieniądze, które ja w życiu widziałem, czy miałem na koncie, no nie, bo tak jak mówiłem, miałem wcześniej większą firmę i gdzieś tam obrót rzędu 1 000 000 złotych miesięcznie, no to po prostu się wydarzało i to nie było nic dziwnego wcześniej, ale sama strata, wiedziałeś, że 150 włożyłeś i już tego nie odzyskasz, to jest pewne, no to bolało, tak? Bo to po prostu, no w tamtym czasie to były nawet 2 kawalerki w promocji gdzieś na Śląsku. Można było pewnie takie kupić do remontu, więc szkoda tego po prostu było. Także szybko przyszło, szybko poszło, na pewno mój błąd duży i finansowo wtedy duży dla mnie. Z mniejszych błędów, jeśli chodzi o mój biznes, no to nagrałem nawet jeden film, ale to dużo finansowo mniejszy, bo chyba straciłem wtedy 5 000, kiedy nie zweryfikowaliśmy jednej z dziewczyn, która wprowadzała się na nasze mieszkanie. No i narobiła nam sporo takich strat i po prostu generalnie zabrała nam sporo czasu. No, nie powiem, że to była mała strata, bo to 5 000, sporo pieniędzy, aczkolwiek dużo, dużo mniej niż przy tych lockdownach, zamknięciach i tym dominie, które po prostu się posypało. I to wiele firm, co mogę powiedzieć, Marcin, że wiele firm, które w tamtym czasie działały ze mną w nieruchomościach czy na podnajmie, które kojarzę, no ich nie ma. Ich nie ma, więc ja się cieszę, że ja po prostu przez ten czas no, przycisnąłem mocno. Nie dość, że więcej, mocniej pracowałem. Też kanał z nadzieją taką, że być może on kiedyś też zacznie zarabiać albo da kontakty, które pomogą zarabiać więcej. To się zaczyna dziać teraz. Dopiero po 2,5 roku to się zaczyna dziać. Też w nawiązaniu do tego pytania wcześniejszego, to zaczyna się dziać. Więc to jest taka nagroda za tą wytrwałość, za to, że byłem uparty, za to, że w tych najtrudniejszych momentach no, nie poddałem się. Wiedziałem, że ja tego nie przestanę robić, że po prostu zasuwam, chyba że będzie taki moment, że mnie wyprowadzą stąd, zabiorą mieszkanie, samochód, wszystkie pieniądze, konta poblokują, no to wtedy nie będę mógł nic zrobić. Ale jeśli leżysz, jesteś w stanie się czołgać, to się czołgaj, zawsze gdzieś się doczołgaj. Zawsze będzie jakiś punkt, gdzie dojdziesz i później dostaniesz pomoc. Tak, no dziękuję za podzielenie się właśnie tymi porażkami. Bo jak sobie tak słucham tego nawet, to znowu mi się to przypomina właśnie, co ten miliard powiedział, że właśnie z tych porażek się najbardziej uczymy, bo one nas uderzają tak po prostu, że jesteśmy tacy, wiesz, no, otrzeźwieni jakby. Bo po sukcesie zaczynamy się robić trochę tacy leniwi. Tak. I zaczynamy, to wezmę na przykład znowu, nie wiem, wejdę w kolejny trade, wejdę w kolejny biznes, coś nie znam, no nie? I zaczynamy być, nie znam, nie mam tutaj słowa. Gdzieś mi tutaj... No, dokładnie, właśnie tak, że
Mniej czujni, właśnie tak. Tak, mniej czujni, dokładnie. Ale chciałbym teraz przejść do twojego biznesu, czyli do podnajmu. I tutaj jest kilka elementów. Akademia podnajmu, którą prowadzisz i szkolisz w tym zakresie, ale na początku może powiedz, na czym polega podnajem, z czym to się je w ogóle, taki biznes? Dlatego, że ja na przykład 2 lata temu, przed jeszcze tym Black Swanem w 2020, kupiłem mieszkanie na 3 stawach w Katowicach, które zaraz właśnie zostało wybudowane tam, bo dokończyli ten development. I chciałem właśnie to zrobić, co ty, ten podnajem. Jak sobie to przeliczyłem później tam w tym Black Swanie, myślę, kurczę, to ja tutaj firmę prowadzę, ja sprzedam, nie wiem, 1-2 produkty małe i mam cały ten podnajem, to mogę zrobić w przeciągu godziny. A co tam, dostanę jakieś tam te pieniądze, myślę sobie, wiesz co, nawet nie będę w to tam dalej szedł, inwestował, po prostu to sprzedam. Akurat byłem w Polsce wtedy na chwilkę. I sprzedałem tą nieruchomość, ale myślałem dokładnie, żeby to samo zrobić, ale jak sobie przeliczyłem, ile ja muszę wpakować w remont, szukać tej osoby, bo jakieś firmy na ten podnajem, a później dostanę 6%, 10%, to po ilu, po 10 latach mi się to zwróci może? No nie myślałem jeszcze wtedy, że na przykład nieruchomości tak szybko za chwilę wzrosną, jeżeli chodzi o wartość samą, taką wewnętrzną ich. Ale opowiedz właśnie, jak na tych, o co chodzi z tym podnajmem? Może na początek powiedzmy, że podnajem jest bardzo powszechny, ale często my go nie widzimy. Przykładowo, większość sieci hoteli, które wszyscy znamy, no bo to nie chodzi o konkretną markę, tylko po prostu większość hoteli, których jak jedziemy do centrum jakiegoś dużego miasta, no to tam śpimy. Przykładowo Warszawa, Wrocław czy Londyn, jest biurowiec. I zwróćcie uwagę, że ten biurowiec, jak stoi w centrum dużego miasta, no to on jest, nie wiem, kilkadziesiąt pięter, ma 30 pięter. To w większości przypadków, nawet chyba zawsze, jest tak, że ten hotel nie jest na wszystkich piętrach. Że te pokoje hotelowe są tam nawet oznaczone w windzie, że są na, nie wiem, 10 piętrach. A co jest z resztą? No reszta to są sale konferencyjne, to są czasami apartamenty, mieszkania, jakieś siłownie i tak dalej, kina, różne miejsca. I co się tam dzieje? Właścicielem biurowca jest właściciel biurowca, czy to jest jakaś spółka, czy prywatna osoba, i część tych pięter wynajmuje od niego hotel. Hotel dla swojej działalności. Co robi ten hotel? No i ten hotel podnajmuje te pokoje, mimo że nie jest właścicielem tych pokoi, tylko je wynajął od właściciela, bo hotel przecież wynajmuje nam. Tam są te 3 strony transakcji. Właściciel, hotel i klient końcowy, czyli turysta. Więc na tym polega podnajem, że my po prostu korzystamy z nieruchomości, która nie jest nasza, i wynajmujemy ją tak, jakby nasza była. Właściciel oczywiście o tym wie, że my korzystamy. Najprostszy przykład jeszcze takiego małego biznesu. Jest dziewczyna, która wynajmuje lokal od właścicielki, bo chce być fryzjerką, ale nie chce kupić, albo nie ma pieniędzy, żeby kupić. Wynajmuje za 5000 lokal na fryzjera. No i ma sobie tego fryzjera, ale stwierdziła, że ma trochę miejsca u siebie. No i częste ogłoszenie, ona podnajmuje część tego swojego lokalu, tego w sumie nie swojego lokalu, oczywiście za zgodą właścicielki, ona to podnajmuje jakiejś na przykład kosmetyczce. No i z tych 3000 ona na przykład wynajmie biureczko kosmetyczce za 500 zł. Ta kosmetyczka bardzo chętnie przyjdzie, bo ma za 500, więc ma tanio, a dzięki temu ta, która wynajmuje, ma 2500. Właścicielka w zasadzie, no co traci? No, można powiedzieć, że jak, jeśli byłaby jakaś sytuacja, wiesz, taka kryzysowa, którą właśnie mieliśmy, no to często właściciele się właśnie zgadzają. Jeśli ta dziewczyna na przykład ma sytuację trochę gorszą, nie byłaby w stanie, rozumiesz, płacić, no to jest w stanie trochę podnająć, ma troszkę niższe te koszty. Więc często te sytuacje się tak dzieją. Ale myślę, że ten przykład hotelu jest bardzo, bardzo taki obrazowy. No to teraz w skrócie, Marcin, co ja robię, jak mój biznes wygląda i co ja podnajmuję i od kogo i dla kogo. Czyli w klasycznym wynajmie. Jeśli ty kupujesz mieszkanie na 3 stawach i chcesz je wynająć dla studentów, którzy w Katowicach będą się uczyć, no to po prostu dajesz ogłoszenie, że masz mieszkanie i tyle. I masz na przykład mieszkanie i wynajmujesz to dla pary studentów albo dla jednej osoby, która sobie całe mieszkanie wynajmuje. I koniec, są 2 strony transakcji. Ty, Marcin, jako właściciel i Franek, który wynajmuje i płaci. I tyle. I tu się kończy transakcja. W momencie, kiedy ja dzwonię do ciebie i mówię, Marcin, słuchaj, ja chciałbym to mieszkanie od ciebie wynająć, ale ja nie wynajmuję go dla siebie. I mówię ci to, zanim podpiszemy umowę, żebyś ty wiedział, żebym był fair w stosunku do ciebie. Ja to mieszkanie podnajmę dalej. A jeśli ty masz mieszkanie ładne na 3 stawach, no to ono nie nadaje się na pracowników, tylko raczej dla studentów w Katowicach.
to zróbmy tak, ja sobie pojadę to mieszkanie zobaczyć, zobaczę, ile tam jest pokoi. Jeśli jest jakiś jeden duży pokój, to być może da się go troszkę podzielić, żeby te pokoje były mniejsze, takie pojedyncze, typowo dla studentów, takie 8 metrów średnio, 8-10 może metrów, żeby tych studentów tam było więcej. Dlaczego więcej? Bo jeśli, nie wiem, masz 3 pokoje, a da się z nich zrobić 4, no to będę miał tam 4 studentów. Ja każdego studenta skasuję za ten pokój, więc mi się to będzie opłacać. Ja to wszystko przygotuję, ty nie musisz z tym zrobić. Ty mi wynajmujesz za kwotę X, ja muszę wynająć tym 4 studentom i ja zarobię na tej różnicy. Czyli jak ty mi wynajmiesz za 2000, to ja, załóżmy, wynajmę każdy pokój za 800 zł. Załóżmy, tak? Mam 4 pokoje, to mam 3200. Te 1200 zł to jest mój zarobek na twoim mieszkaniu. Ty musisz wiedzieć, że ja na twoim mieszkaniu zarobię, ale widzisz, że też włożyłem tam pracę. Muszę co miesiąc wystawić fakturę 4 osobom, muszę to pilnować, albo muszę zatrudnić kogoś, kto będzie to pilnował, żeby to mieszkanie było w dobrym stanie, żeby nikt nie zniszczył, nie zrobił ogniska na środku salonu i czyli tak dalej. Ty jesteś trochę tak jak bank, taki custodian z angielskiego, czyli taki opiekun. Na przykład mogę sobie siedzieć w Vegas, a ty mi tam pomagasz to robić i ty sobie arbitraż na tym robisz, przez to, że ty masz system, wszystkie kontrakty, załatwiasz tą osobę, potrafisz odpowiednio wycisnąć jak najbardziej się da tą nieruchomość, po prostu ile się da z tej nieruchomości. Z właścicielem ty dajesz mu wartość, właśnie to, co powiedziałem, czyli on jest inwestorem, inwestuje po prostu, daje ci mieszkanie i tak dalej do dyspozycji, czyli ty jemu jest, automatyzujesz, tak odciążasz go z tych wszystkich rzeczy, które wchodzą właśnie w podnajem, czy w ogóle wynajem. A dla najemcy znowu ty dajesz też tą lekkość, że masz cały system, wiesz jak z nimi dealować, wiesz jak sobie z nimi radzić, jak najlepiej ich sprawdzać. Więc dla obu stron jest to po prostu wygodne, bo często mamy właścicieli mieszkań, którzy są niewygodni, nie wiadomo, źle się z nimi dealuje, nie mają umów za bardzo, wiesz, nie wiedzą jak ten czynsz tam ustawić, a ty to wszystko z tym systemem masz. Dobrze rozumiem? Bardzo dobrze. Nawet można jeszcze prościej opowiedzieć to na zasadzie pieniędzy. Często się mówi, że ktoś ma pieniądze jakieś. Filip chyba Kowarski, którego tam nawet u ciebie widzę na jednym z Pozdrawiamy slajd. Filipa, no. Tak, pozdrawiamy Filipa, który też kiedyś się rozmawialiśmy na moim kanale. Napisał dzisiaj na Facebooku, jak dobrze pamiętam, tak mi się wydaje, że to był Filip na 99%, że szuka inwestorów pasywnych, którzy mają jakąś gotówkę. To nie są jakieś potężne kwoty, chyba tam 50 tysięcy. Tak mi się wydaje. I co robi Filip? Filip bierze pieniądze od kogoś i on gwarantuje mu 8% rocznie, a Filip na tych pieniądzach zarobi. Czyli można powiedzieć, że on podnajmuje pieniądze. Jakby bierze pieniądze od Adama, Adamowi gwarantuje, że Adam nie musi z nimi nic zrobić, a dostanie 8% gwarantowane rocznie. Ktoś powie, że inflacja jest większa. No tak, ale gdyby Adam nic nie zrobił, no to przecież nie miałby 8 inflacji. No, teraz ma inflację, ale ma te plus 8. No i ten Filip zarobi na tych pieniądzach Adama, a weźmie takich Adamów więcej, bo dostanie 500 000 albo 2 miliony, bo będzie miał więcej inwestorów, więc łącznie zrobi dla siebie 10% ponad to, co musi dać inwestorom. To trochę tak, że bierzesz pieniądze, jeśli umiesz na nich zarobić, to zarabiasz na siebie i dla inwestora, a ja akurat biorę mieszkania, czy domy, czy inne nieruchomości, które nadają się i są mieszkalne pod swoje skrzydło do swojej firmy, gwarantuję właścicielowi czynsz comiesięczny, a ja sobie tą górkę właśnie zarabiam dla siebie, dla swojej firmy. I oprócz właśnie takich black swanów, które mieliśmy, takich uderzeń właśnie niespodziewanych, których nikt nie może się przewidzieć, bo to jest definicja właśnie tego black swan, to ten real estate to jest tak naprawdę bardzo bezpieczny biznes, chyba najbezpieczniejszy, skoro wszystkie banki na całym świecie, zwłaszcza tutaj teraz słyszysz pewnie w Stanach, masz BlackRock i tak dalej, te grupy finansowe wykupują po prostu nieruchomości. Potężne firmy, nie? BlackRock. Potężne, no nie? Wykupują nieruchomości i inwestują w to, więc chyba skoro takie potężne firmy z tak potężnym kapitałem inwestują, no to chyba jest to mądra inwestycja i bardzo stabilna i bezpieczna. Czy się mylę? Powiem tak, tak się utarło, że te nieruchomości są w miarę proste. Wielu ludzi w Polsce inwestuje w nieruchomości, bo nie chcę być źle zrozumiany, ale wielu inwestorów takich początkujących, którzy nie wiem, dostaną jakieś pieniądze, jakiś spadek, zarobią większe pieniądze, dostaną odprawę z pracy, sprzedają jakieś coś, sprzedają co dostali lub zarobią na kryptowalutach, wrócą z Anglii z większą gotówką, to niektórym się wydaje, że nieruchomości nie trzeba się uczyć, że po prostu one są proste, że kupię i na pewno zawsze zarobię. I faktycznie mamy trochę taki moment, że dzisiaj jest rynek sprzedającego, że naprawdę można kupić mieszkanie jutro,
za jakąkolwiek kwotę. Czasami ludzie mówią, że zarobisz, że musisz to dobrze kupić. Ja mam wrażenie, że ostatnie miesiące, nawet chyba rok w Polsce, nie wiem jak w Stanach, bo to są zupełnie inne rynki. Dokładnie to samo. Dokładnie to samo, że właśnie jeśli kupisz mieszkanie i wystawisz, że za dwa dni to jesteś w stanie bez kiwnięcia palcem, nie musisz na tym mieszkaniu nic robić, to jesteś w stanie moim zdaniem bez problemu zarobić kilkanaście, a może kilkadziesiąt tysięcy złotych. Czyli pytanie właśnie, porównując ceny oczywiście ofertowe, bardziej transakcyjne trzeba porównywać z tym, bo ofertowe to ofertowe, ale mam wrażenie, że transakcyjne zawsze były mniejsze od ofertowych, a dzisiaj transakcyjne są większe od ofertowych, że ludzie przychodzą na dzień otwarty, czy na licytację nawet taką prywatną w mieszkaniu, czy w domu i oni się licytują w górę. I oni się licytują w górę i cena, która była w internecie w ogłoszeniu, często bez problemu rośnie o 30, 40 i przy droższych mieszkaniach nawet więcej tysięcy złotych w górę. Czy to jest zdrowe? Ilu ekspertów postawisz? Każdy ci powie inaczej. Jeden ci powie, że nie, że to jest bańka, ale to raczej tacy, którzy nie wiem, mają jakieś takie w stronę nieruchomości, nie wiem, jakiś zarzut. Jak się porówna te ceny do faktycznie ilości zarabianych pieniędzy przez nas w Polsce, no to jest taki współczynnik, gdzie widać, ja nie pamiętam, jak on się nazywa, ale można sobie porównać, czyli ile wypłat jest potrzebnych statystycznych Polaka, żeby kupić sobie tam średnie mieszkanie, jest tam metr. No i dzisiaj nie jest to tyle, ile było chyba w 2008 czy 2007 roku. Jest to dużo mniej, jeszcze daleko do tej bańki. Aczkolwiek te ceny są naprawdę potężne, no ale widzimy, jaka jest inflacja, jaki mamy dodruk, jak wygląda socjal w Polsce, jak się obiecuje ludziom trzynastki, czternastki, 500+, 700+, to się nie skończy, tak, że kupuje się ludzi swoimi pieniędzmi, no i tak się to musi skończyć, że mieszkanie dzisiaj za pół miliona, no to nie jest nic wielkiego, to jest kawalerka w Warszawie za pół miliona, to są szalone czasy, a żeby 20 tysięcy złotych kosztował metr mieszkania, gdzie ludzie nie zarabiają wszyscy 10 tysięcy złotych za miesiąc, tylko naprawdę duża grupa ludzi w Polsce dalej zarabia poniżej 5 tysięcy złotych. No, możemy sobie to sprawdzić, więc oczywiście, jeśli się skupiamy na tych osobach, które chcą zarabiać więcej, no to mamy mnóstwo znajomych, czy ty, czy ja znamy ludzi, którzy zarabiają mi 100 tysięcy, 200 milionów złotych miesięcznie, ale dalej to jest jakiś mały procent. A jeśli mamy pokazać, jak społeczeństwo polskie, czy jest w stanie sobie kupić dzisiaj pierwsze mieszkanie, no duża grupa nie jest. Grupa 30-latków, która mieszka z rodzicami w Polsce, jak dobrze pamiętam, to jest między 35 a 40% 30-latków. To są takie liczby, że to trudno uwierzyć. Ostatnio to sprawdzałem. Chyba tylko Włosi mają większy ten procent. Z czego to wynika? Z tego, że są dobre obiadki u mamy, jest wygodnie? No nie sądzę. Myślę, że to jest jeden z argumentów, ale zawsze do mamy na obiad można wrócić. Myślę, że problemem jest właśnie to, że albo nie mają ci ludzie zdolności kredytowej, albo boją się przy zmienności stóp procentowych, czy przy niskich stopach procentowych, które mieliśmy. Dokładnie. Także To są gruchy właśnie. To są gruchy, więc myślę, że część osób nie ma tej zdolności kredytowej i po prostu nie jest w stanie kupić tego mieszkania, a druga część, albo jedna trzecia, no bo część jednak bierze te kredyty, ktoś te kredyty wziął. W tym roku w Polsce 250 tysięcy kredytów udzielone, rekordowa ilość, to przy najniższych, prawie zerowych stopach procentowych, które już dzisiaj są 1,75. I są zapowiedzi, że będzie 3%. Jak to wygląda w Polsce, jeżeli chodzi, bo w Stanach, tak jak wspominałeś, Robert Kiyosaki o tym pisał i tak dalej, tu jest zupełnie inaczej, bo tutaj się bierze kredyty tak zwane fixed rate, czyli na 30 lat bierzesz sobie na 2% kredyt na przykład. Stała rata, tak? Stała rata, tak. A jak w Polsce? W Polsce na ile lat to bierzesz? 5 lat? W Polsce stała rata jest na 5 lat. I tak to jest dużo. I tak to jest dużo przy tym zmieniającym się bardzo szybko świecie, ekonomii, gospodarce. Wszyscy to obserwujecie, którzy się interesujecie. Więc to jest bardzo dużo. Jeśli ktoś faktycznie chciałby kredyt wziąć i się obawia, to uważam, że tym rozwiązaniem, poza niewzięciem kredytu, bo ja uważam, że najlepszym jest niewzięcie kredytu i budowanie się czy kupowanie za swoje. No ale wiemy, że przy takich cenach, że dzisiaj milion złotych to brakuje na mały domek na wsi. Kiedyś milion złotych to miał milioner i mówimy, wow, on ma milion złotych. A dzisiaj milion złotych nie da się zbudować i kupić działki i wykończyć małego domu. No, takie są ceny. To jest szalone. Więc ten kredyt ze stałą stopą jest na 5 lat w Polsce. No a zmienna stopa przy frankach, gdzie znamy frankowiczów i 700 tysięcy Polaków, którzy wzięli kredyty i dzisiaj część ludzi spłaciło tyle, ile wzięli, mają do spłacenia dalej dwa razy tyle i się to nigdy nie skończy. Bo to jest tak zapętlone, na szczęście już część poszła do sądu i 80-90% wygrywa sprawy z bankami, także to jest bardzo ważny temat.
No ale przy złotówkach zacznie się niestety dziać to samo, bo przy obecnej inflacji, która przez rząd jest, mówiono, że to jest 7%, to jest ostatni współczynnik, no to stopy procentowe mamy 1,75, a ekonomiści, ja nie jestem ekonomistą, ale jakby słucham tych mądrych ludzi, no to mówię, że te stopy powinny być na poziomie 7-9%, a nie 1,75%, że to jest po prostu szalone, że w przyszłym roku, jak ludziom podniosą znowu raty kredytów, no to niektórzy niestety, brzydko mówiąc, się nie pozbierają i będą w grupie frankowiczów, tylko że takich, którzy wzięli duży kredyt złotówkowy, no, na który nie będzie ich po prostu stać. Mhm. Grzegorz, to powiedz mi w takim razie, jeżeli chodzi o cykle i powiedzieliśmy właśnie o gruchach, bo no z jednej strony gruchy, bo wiemy teraz, że jest internet, można zarobić pieniądze praktycznie na wszystkim, jeżeli nie jesteś gruchą. I tobie właśnie też dałem ci wlepkę, gdybyś tutaj był, właśnie no gruchy, bo robisz to i pokazujesz. Ale chcę się cofnąć do 1980, nie wiem, tam 8 czy coś. Widziałem taki mem, takie tutaj w Stanach i było podpisane 1988. Gość, który czyścił buty w tam shopping mall, czyli w jakimś shopping center. Nie wiem, jak się mówi shopping center. Centrum handlowe. Centrum handlowe po polsku. Potrafił sobie pozwolić na dom rodzinny z autem i on mógł to kupić po prostu dla siebie, pracując tam kilka lat. Kupić jako własność. Jesteśmy w 2021. Tak jak powiedziałeś, największa ilość osób, które mieszkają z mamusią gdzieś tam. I mogę powiedzieć, możemy mówić, o, jesteście gruchami i tak dalej, ale jest ta większość, czyli co? Mamy snowflake'i, czyli takie po prostu soft, tak naprawdę ludzi, którzy gruchy i tyle, nic więcej nie jestem w stanie dodać. Czy naprawdę tak się zmienił świat, tak ta wartość pieniądza i siła nabywcza spadła, bo to chyba do tego się odnosiłeś właśnie z tym wskaźnikiem, jeżeli chodzi o zakup mieszkania, że my nie jesteśmy w stanie sobie po prostu, mówię my, bo ja mam 28, nie wiem, to ludzie w moim wieku, czy właśnie te osoby nie są w stanie kupić sobie, tak kiedyś ta osoba, która czyściła buty, mogła sobie kupić auto, własne mieszkanie rodzinne po kilku latach pracy już. Powiem tak, zgadzam się i z jednym i z drugim, czyli te snowflake'i, czyli faktycznie te osoby, w Polsce się mówi niekiedy bananowe dzieci, ale to raczej w kontekście tych dzieci, które są dziećmi bogatych rodziców, więc tam często tego problemu nie ma. Do momentu, kiedy ci rodzice żyją lub prowadzą firmę i zarabiają, żeby te dzieciaki miały dobrze. Tym rodzicom się wydaje, że skoro zapewniają tym dzieciom wszystko i mieszkają w tym domu rodzinnym, mają samochód, który tata kupił czy wziął w leasing i te dzieci są takie, no to jest okej. Okay. Oczywiście znam rodziny, które mają świetne firmy i uczą te dzieci samodzielności. I tam nie ma wydawania na nowego iPhone'a, na kurtkę za 10 tysięcy i inne głupoty, które nie są ważne. I te dzieci są po prostu mądre. I to jest, myślę, taki sukces chyba rodziców bogatych, jak ktoś ich zapyta. Jest świetny wywiad ze Zbigniewem Jakubasem, jak dobrze pamiętam, na YouTubie. Zbigniew Jakubas, tak, chyba z Marcinem Biguciem. I właśnie Zbigniew Jakubas dostał pytanie, co jest jego największym sukcesem. I on powiedział właśnie, że będąc takim majętnym człowiekiem, to udały mu się dzieci. To musi powiedzieć, że naprawdę ma świetne dzieci, które mają szacunek do pieniędzy, do pracy, nie kupują głupot, a mogłyby, bo mając takiego tatę bogatego, to nie milionera, tylko miliardera, jak dobrze pamiętam, no to można mieć wszystko, ale edukacji nie da się później już kupić, jeśli te błędy są takie rodzicielskie na początku. Ja to mówię jako trochę taki laik, no bo nie mam dzieci. W 88 roku, jak powiedziałeś, się, ja miałem... Jeszcze. Na razie jest pies. Na razie jest pies. Miałem 3 lata i jakby część tych historii słyszałem ze Stanów. Taki, no pamiętamy, amerykański sen. Wszyscy do tych Stanów chcieli jechać, bo właśnie dało się szybciej dorobić, ale pamiętamy, że to się zmieniało, tak? Był parytet złota, był Nixon, były te wszystkie zmiany, były te wszystkie decyzje. Dzisiaj mówi się, że za tego jednego dolara, nawet w Polsce, tak? Nawet w Polsce stosunkowo, nie jest to najdroższy kraj do życia, w Londynie niedaleko jest przecież dużo, dużo drożej. No i co kupisz w Polsce za dolara, za te 4,50, co kupisz w Polsce? No, kiedyś ten dolar to był taki symbol, jak przyjechał wujek ze Stanów albo ktoś dał nam dolara, to... Ja oczywiście, to nie jest super porównanie, bo minęło tyle lat, ale zobaczcie, że ten dolar dzisiaj nie jesteś w stanie kawy kupić nawet na stacji za tego dolara. Ale oczywiście mówimy o czymś innym. Dodruk jest tak potężny, że dlatego te krypto rozwija się.
i też mówiłeś o kryptowalutach, dlatego ludzie jakby chcą ten system taki pozabankowy, chcą realną wartość, uciekają swoimi pieniędzmi w różne aktywa, które mają wartość. Jeśli ktoś kupi sztabkę srebra czy złota, czy kupi sobie, nie wiem, ziemię nawet, od której nawet będzie podatek katastralny, czy nie, to on ją widzi, on nie traci na tej ziemi 10, a mam wrażenie, że dzisiaj już 15%, bo ta inflacja realna jest przecież dla każdego z nas inna, ale myślę, że ona jest bliżej 15 niż 8, jak się tam podaje w telewizji. Także tu chciałbym powiedzieć, że chyba i jedno, i drugie. I mówi się często, że dobre czasy tworzą słabych ludzi i te dobre czasy są za nami, bo zobaczmy. Nawet w Polsce, która przecież cały czas jest na dorobku, i trzeba to dobrze powiedzieć, bo nie możemy porównać Polski do Stanów, nawet do Niemiec czy Francji, które nie miały takich problemów z polityką, historią i my przecież od dopiero 30 lat jesteśmy, można powiedzieć, wolnym rynkiem. Ustawy Wilczka, możliwość prowadzenia działalności, to przecież 99 rok, jak dobrze pamiętam. Te wszystkie biznesy na Zachodzie już były. Te rodziny sobie przekazują majątek, niektórzy od pokoleń, a w Polsce od jakich pokoleń? Kto ma sobie majątek przekazywać? Skoro ten majątek w wielu rodzinach jeszcze nie powstał, bo dopiero ludzie powstali z kolan i dopiero 30 lat temu niektórzy pierwszą firmę otwarli. Także powiedziałbym, że jedno i drugie, że te ostatnie 30 lat niestety w niektórych rodzinach sprawiło, że te dzieci są, że część tych młodych dzieci jest taka, że po prostu ma lewe ręce. No i my to widzimy, że wielu jest takich dzieciaków, którzy żyją na TikToku, na Instagramie i chcieliby mieć wszystko, co tam, czyli pójść do pierwszej pracy, dostać samochód, laptopa, najlepszego iPhone'a i 5000 na start. A tak się nie da. Tak się nie da. Tak się nie da każdemu zapłacić 5000, bo jego 5000 plus iPhone plus samochód to jest warte 10000, 12 miesięcznie. I on musi zarobić dla tego szefa te 12 plus jakiś bonus, więc on musi 20 zarobić, a jeśli on nie chce zarabiać, bo on chce klikać na Instagramie tylko, czy ona, no to tak się nie buduje. Tak się nie buduje świadomości i tak się nie buduje dobrobytu. Czyli jedno i drugie, czyli przede wszystkim łatwiejsze czasy dla nas nastały, a drugie z drugiej strony trochę trudniejsze pod kątem finansowym, dlatego że odeszliśmy od standardu złota i masowy dodruk pieniędzy spowodował to, że rządy zaczęły kontrolować nas bardziej i niszczyć wartość, siłę nabywczą pieniądza. Czyli tutaj odpowiedź, więcej, tak sobie podsumuję. Mimo, że więcej zarabiamy, bo przecież chyba nawet w styczniu, 1 stycznia 2022, czyli za 2-3 tygodnie w Polsce, minimalna krajowa, ja nie wiem jaka, ale zgodzicie się ze mną, że ona będzie chyba 3000 zł albo nawet 3600 zł brutto, tam, czy 3200, czyli to będzie znowu tam jakieś 2000, może 600, nie pamiętam, 2400, ale nigdy nie było takiej wysokiej kwoty minimalnej, czyli tyle trzeba minimalnie zapłacić podstawę każdemu. Ale co to oznacza? Że wszyscy w Polsce są automatycznie bogatsi? No nie, wystarczy podjechać na stację, gdzie jeszcze, pamiętamy przecież w tym roku, na początku, w styczniu paliwo kosztowało 4 zł, 4,20, a dzisiaj kosztuje 6,20 w niektórych miejscach, czyli 2 zł drożej na litrze. Ktoś powie, no dobrze, to będę mniej jeździć. I nie ma w głowie czegoś takiego, że on nie pomyśli, że to nie dotyczy jego, tylko dotyczy wszystkich, bo przecież na tym paliwie jeździ kurier, który dowozi paczki, więc te paczki będą droższe. Dowozi mięso właściciel firmy czy jajka do sklepu, gdzie on kupuje i on musi zatankować, żeby przywieźć, więc ten towar będzie droższy. Często emeryci pytani w ankietach na targu, co oni sądzą o inflacji, no to oni odpowiadają, panie, mnie to nie dotyczy, bo ja jestem na emeryturze. No i właśnie to jest takie krótkowzroczne. Ja widzę, że w Polsce wielu ludzi jest po prostu niedouczonych, no i też wracamy znowu do systemu edukacji, że po to się to robi właśnie, żeby ludzie tak odpowiadali w ankietach, żeby nie widzieli tego, że działania socjalne, rozdawanie pieniędzy, których nie mamy. Oczywiście socjal jest w niektórych momentach potrzebny i niektórym osobom trzeba pomóc. Jestem jak najbardziej za. Mojej rodzinie też pomagano, kiedy nie mieliśmy możliwości przeżycia, więc to pamiętam i jestem wdzięczny. Ale dawanie wszystkim w momencie, kiedy faktycznie deficyt jest naprawdę duży, no to jest strzelanie sobie w stopę i to jest nakręcanie spirali zadłużenia, kolejnej inflacji. Więc no tak to wygląda. Troszkę przelecieliśmy na te tematy polityczno-gospodarcze, ale one są bardzo ważne. Ja często w święta, które się zbliżają, słyszę, że Grzegorz, ja się polityką w ogóle nie interesuje, bo to mnie nie dotyczy. Dotyczy. No i właśnie, ale ludzie, zobacz Marcin, jeśli ktoś już tak mówi, to widać, że na początku totalnie nie rozumie, jak działa państwo. Przecież Tusk mi dał, a Kaczyński mi nie dał, albo na odwrót. Żaden polityk nigdy ci nie da swoich pieniędzy przecież. On sobie kupi swoje nieruchomości albo je sprzeda i wyciągnie pieniądze za granicę, żeby płacić mniej podatku. Żaden polityk nigdy nie ma twoich pieniędzy.
Znaczy nie daje ci swoich pieniędzy, tak? I właśnie po to ta edukacja i po to takie kanały jak twój, które musisz po prostu dawać i napierać. Tutaj każdego zachęcam, żeby 100 tysięcy w tym roku zrobić. Może być nawet mniej, tylko żeby osoby, które tam korzystają z tych materiałów, włącznie ze mną, żeby korzystały i były praktykami. I Grzegorz, powiedziałeś też odnośnie tego, że jednym z błędów, który zrobiłeś, to nie zainwestowanie w tego na przykład Bitcoina tak wcześnie, czy tam troszeczkę nawet wtedy, gdzie miałeś to 150 tysięcy. Powiedz mi, jak ty widzisz właśnie teraz z punktu widzenia finansowego i swojej własnej inteligencji finansowej, żeby w tym krypto być? I ja mówię teraz od siebie, dodam, sprzedałem to mieszkanie w Katowicach, wszystko, 100% wrzuciłem w krypto. Rok temu zacząłem się edukować, najpierw pół roku, a później już całkowicie wszystko wrzuciłem i teraz wszystkie pieniądze z firmy już zaczynam wrzucać w krypto. I teraz opowiedz może od siebie właśnie, jaka jest twoja strategia i rozwiązanie już na temat tych problemów, o których porozmawialiśmy właśnie sobie przed chwilą. Powiem tak, ja nie jestem inwestorem na rynku krypto, bo trudno nazwać osobę, która tam ma, nie wiem, naprawdę jakieś tam nieduże pieniądze, kilka tysięcy dolarów łącznie chyba jest, więc to naprawdę nie są jakieś ogromne pieniądze i ogromne kwoty, których bym się obawiał stracić. Nie edukuję się jeszcze w tym temacie, mimo że rozmawiałem z kilkoma osobami, ale ten rynek jest tak potężny i z każdą rozmową z osobą, która siedzi w krypto dużo, dużo bardziej niż ja, czy to jest Kamil Żąbek, czy to jest Fil Konieczny, czy to jest Mike Satoshi, które te trzy osoby miałem okazję poznać, jeśli chodzi o krypto, które mają swoje kanały i faktycznie jakby stuprocentowo w tych krypto na co dzień siedzą, inwestują i się edukują. Więc mam na nowy rok taki cel, żeby po prostu teraz, no teraz jakby kończę nagrywanie większej ilości filmów, żeby do 5 stycznia starczyło. I dzisiaj też właśnie nagrywałem z Markiem, z Selfmaker, no to też opowiadał właśnie o rynku blockchain, że tu nie chodzi o to. Świetnie w ostatnim odcinku z Kamilem Jarząbkiem Kamil opowiedział właśnie, że część inwestorów traktuje to jak zakłady bukmacherskie, że mam 5 tysięcy czy 5 tysięcy dolarów, idę, gdzie mam postawić, żeby wygrać, żeby jutro mieć 7, 10 czy 50 tysięcy dolarów i będę się chwalił na Instagramie, że jestem super traderem. To niczym się nie różni od strzelania, czy wygra Spartak Moskwa, czy Legia Warszawa. Tego nie wiesz, bo może się naprawdę dużo rzeczy wydarzyć. Ten mecz może zostać przełożony, może w ogóle się nie odbyć, może być walkover przez jakieś chuligańskie wybryki. Ty nie jesteś w stanie pewnych rzeczy przewidzieć, więc naprawdę, powiedział Kamil, niczym się to nie różni, jeśli ktoś podchodzi w taki sposób do rynku kryptowalut, że trzeba go rozumieć, że trzeba się go uczyć, więc na pytanie, czy to jest koniec, Hossy nie odpowiedział, bo nie da się na to pytanie odpowiedzieć, bo jeden ruch, jeden tweet Elona Muska czy innego wielkiego tego świata, zobaczcie, co się dzisiaj dzieje, chyba nawet dzisiaj był jakiś tweet i tam Dogecoin 22% no, tak, poleciał w górę. Więc zobaczcie, ja tak jak mówię, ja nie interesuję się bardzo, ale takie informacje do mnie docierają. Jestem naprawdę na początku drogi, ale widzę potężny, potężny potencjał w krypto, w ogóle w technologii i blockchain, która jest mega ciekawym rozwiązaniem w kontekście właśnie takiego odcięcia się właśnie od banków, od urzędów, żeby to było wszystko prostsze, szybsze, bezpieczniejsze właśnie w kwestii na przykład zapisywania naszych danych wrażliwych, bardzo wrażliwych, że one nie mogą być już później wykradzione, tak jak często się dzisiaj dzieje, że zbierają się nasze dane w jakichś urzędach i nagle ktoś je kradnie i gdzieś sprzedaje. No to są rzeczy, które my za to płacimy, potężne programy są budowane przez rządowe spółki czy jakieś tam nie wiadomo kogo i się okazuje, że one są bardzo zawodne, więc uważam, że w ogóle zacznijcie się interesować samym systemem blockchain, tego warto się uczyć, więc ja, jeśli chodzi o to, ja nie chciałbym mówić o inwestycjach, jakie robię, czy zrobiłem złe ruchy, po prostu zrobiłem takie, jakie były dobre dla mnie na ten moment. Cieszę się, że spotkałem ludzi, którzy mnie mogą uczyć i cieszę się, że ci ludzie, nie chcę im zaufać, bo widzę, że oni naprawdę są praktykami i mają swoje zasady. Przykładowo Kamil, dzisiaj poznałem Marka kolejny i jeszcze mam jedną osobę, którą Marek mi chce polecić, to powiedział, że to są takie osoby z takimi zasadami, że tam nie da się przegrać, bo tam są fundamenty, tam są zasady i te zasady są zawsze spełniane, czyli jeśli inwestujesz kapitałem, który możesz, co najważniejsze, możesz przeznaczyć na stratę w razie czego, to dzielisz kapitał na przykład na 10 i inwestujesz jakby 10 koszykami, a są osoby, które, nie wiem, mają 1 000 000 złotych, Bo mają to 1 000 000 złotych i to 1 000 000 złotych jutro przelewają na jedną kryptowalutę i wierzą 100% w ten jeden projekt.
mówię, nie chciałbym oceniać tego, bo naprawdę znam różne historie, i pozytywne, i negatywne. Ludzie, którzy zarobili i stracili bardzo dużo, ale to jest ich prywatna decyzja. W nieruchomościach też różne decyzje ludzie podjęli. Część ma kredyty, część ma frankowe, których nie są w stanie spłacić. Więc to jest wszystko edukacja. Uważam, że to jest naprawdę coś wartego zainteresowania. Tak, czyli edukacja właśnie i... Od tego trzeba zacząć. Jeśli ktoś nie wie, tak, i oglądając nas wie tylko, co to jest Bitcoin, nie wie, co to jest Ethereum, nie wie, co to jest blockchain, nie rozumie różnicy między ETH a ATH i tak dalej. Ja mówię, jestem na samym początku, trochę wiem, ale uważam, że wiem bardzo mało. Dlatego ja mam taką chęć, jestem głodny nauki. I to, co wczoraj Kamil powiedział, Grzegorz, jeśli naprawdę będziesz głodny nauki, tego, co ja robię od iluś lat, ludzie mi zarzucają różne rzeczy, ale ja jestem głodny, ja nikogo się nie pytam, co ja mam w filmie nagrać. Jeśli czegoś nie wiem, to oglądam anglojęzyczne materiały i tam znajduję odpowiedzi, dopiero nagrywam swój film. To ludzie mnie słuchają, a nie na odwrót. Ja nie słucham w Polsce ludzi, bo w Polsce jest polska wiedza. Nie ma w Polsce angielskiej wiedzy czy tam z rynków azjatyckich. Trzeba ją wyszukać. Kamil mówi, ja 7-8 godzin dziennie pracuję, żeby rozumieć ten rynek. To nie jest tak, że ja z kryptowalut żyję i leżę na hamaku. Mówi, ja pracuję po 7-8 godzin dziennie i mój zespół, przynajmniej ostatnio tak mówił Kamil, liczy 7 osób na całym świecie. I my razem pracujemy, żeby po prostu to rozumieć i uczyć innych. Więc to był dla mnie taki argument, że naprawdę on do tego podszedł bardzo profesjonalnie i ja też, jeśli będę chciał większe pieniądze w to inwestować, to chcę to dużo bardziej rozumieć niż obecnie. Czyli zrozumienie bestii, z jaką się ma do czynienia. Dokładnie. I przede wszystkim jak się ta bestia porusza i edukacja, no a jeżeli chodzi o edukację, to ty tutaj wchodzisz w grę i mega wartość twojego kanału, no Kamil Jarząbek, Phil Konieczny, Mike Satoshi, także osoby w Polsce, bo mówimy teraz do polskich osób, większość osób w Polsce, gdzie ja słyszałem nawet, wiesz, no, nie słuchają tych angielskich newsów i tak dalej, większość, oczywiście nie mówię, jest sporo ludzi, którzy sobie z tym dają radę bez problemu też, ale dużo osób no, sięga po takie materiały tutaj po polsku też, dlatego, że nie są w stanie sobie sami jeszcze poradzić z tym, wiesz, z Twitterem po angielsku, nie wiem, jakimś tam Mike Saylor czy ktokolwiek, czy nie wiem, czy ktoś, kto pisze o Bitcoin Standard, nie są jeszcze w stanie sobie z tym poradzić, więc one do tego dojdą. A teraz, jak Akademia Podnajmu i tego, co ty uczysz i praktykujesz, jak to się zazębia z rozwiązaniem właśnie tego problemu, o którym my mówiliśmy? I czym jest ta Akademia Podnajmu i dlaczego zdecydowałeś się uczyć? Nie boisz się konkurencji, że ktoś wejdzie i zacznie podnajmować twoje nieruchomości? Te nieruchomości, które ja już mam wynajęte, te kontrakty, no to jakby one są moje. Musiałby ktoś przejąć te nieruchomości lub przejąć te kontrakty. Na początku mówiliśmy o tym zaufaniu, o tym budowaniu relacji, o byciu takim prawdziwym, o przyznawaniu się do błędów też, jak nie masz jak zapłacić, bo przypłynie czarny moment i jest problem, to trzeba o tym powiedzieć. Różne są te sytuacje, że ktoś ci nie zapłaci faktury dłużej i ty nie chcesz zapłacić swoich pieniędzy, bo boisz się, że ktoś ci nie zapłaci, że to jest sytuacja taka, no taka jakaś podbramkowa. Więc ja to wszystko komunikuję. Ja z tymi właścicielami mieszkań rozmawiam trochę, jakby to byli moi pracownicy, jakbyśmy strzelali do jednej bramki, grali właśnie w jednym kierunku. No bo tak trochę jest, bo jeśli mnie będzie szło dobrze, ja to wszystko dobrze układam, to ja dostanę wszystkie faktury od swoich kontrahentów, więc będę miał kasę, żeby z tego miesiąca zapłacić wszystkim. Wiadomo, o co chodzi. Jakby cash flow, tak, ja staram się, bo też ktoś powie, okej, Grzegorz, to co, masz zero na koncie, że czekasz, tak ktoś może zrozumieć. I powiem szczerze, że często tak robię właśnie, że staram się nie trzymać pieniędzy, to jest właśnie też odpowiada to pytanie inflacyjne, że staram się, żeby te pieniądze, żeby ich nie było właśnie. Jakieś tam są podstawy, no ale jeśli firma ma dużo nieruchomości, dużo obrotu, no to często tego brakuje, więc jeśli cash flow by był zaburzony i na tym też będę chciał pracować w nowym roku właśnie, jak to zrobić, żeby pieniędzy nie trzymać. Alokacja kapitału, popracować. Tak, bo ja chcę, żeby one ciągle były w ruchu, żeby one właśnie wychodziły, żeby ciągle inwestować, żeby coś kupić, żeby właśnie coś zamienić, żeby coś się działo, żeby w kolejną nieruchomość zainwestować, no bo po co mi, nie wiem, 50 tysięcy na koncie, które leży, jeśli ja mogę z tych 50 tysięcy czy 20, obojętnie jaka kwota, zainwestować w kolejną nieruchomość, przecież kolejną, która w przyszłym miesiącu już zacznie przynosić profity. No tak to powinno wyglądać, ja tak to rozumiem. Ale z drugiej strony właśnie pytanie, co w sytuacji, kiedy ktoś ci nie płaci, nie zapłaci ci 100 tysięcy złotych, no i mówisz, kurczę, 100 tysięcy, no a ja mam swoje zobowiązania, mam tych kilkadziesiąt nieruchomości, każdy muszę zgodnie z sobą zapłacić, więc na pewno tutaj Akademia Podnajmu, wracam do tego, jest to jakieś danie takiej, bym powiedział,
No wędki, a nie ryby, o, tak to trzeba powiedzieć, bo nagrałem, znaczy miałem sporo pytań na prywatne jakieś social media czy maile, że słuchaj Grzegorz, mam takie pytanie odnośnie takiej nieruchomości, albo jak mam to zrobić. No i ja za każdym razem albo musiałem nagrywać, albo pisać jakiegoś maila. Stwierdziłem, kurczę, no szkoda mi tego czasu, bo tych maili już jest, nie wiem, kilkanaście w miesiącu czasami. No i ktoś mi powiedział, Grzegorz, to nagraj to wszystko. Zrób jakąś akademię, nagraj takie filmiki. No i nagrałem. Nagrałem, zadałem sobie trudne pytania, które ja miałem. Na wszystkie te pytania w kilkudziesięciu filmach odpowiedziałem. Jak zaczynać, jakie są problemy, jakie są właśnie czarne łabędzie, jakie są zagrożenia, skąd kasa, jaka nieruchomość, jak negocjować, wszystko. No i nagrałem Akademię Podnajmu, tak się to nazywa. I powiem szczerze, że aktywnie tego nie sprzedaję, tutaj z ręką na sercu, naprawdę aktywnie tego nie sprzedaję, bo nie zależało mi. Właśnie ktoś mi to napisał, zrób to i zrobiłem dosłownie jeden webinar sprzedażowy, chyba w ciągu 2 lat, bo jakoś nie zależało mi o tym, żeby to sprzedawać, bo ktoś kiedyś miał takie zarzuty, ja się tego bałem, też z tym jakby walczyłem. Dzisiaj się już nie boję, taka zdrowa pewność siebie też już jest u mnie większa. Taka wartość tego, że nie muszę się obawiać, że sprzedaję swoją wiedzę i ktoś powie, a to nie zarabiasz na tym podnajmie, skoro musisz żyć ze szkoleń. Wcale nie. Dlaczego Robert Lewandowski jest twarzą Adidasa, Gillette czy Huawei'a? No dlatego, że mając więcej pieniędzy, będzie mógł więcej rzeczy robić, czyli wybuduje dom dziecka albo za przeproszeniem zburzy ten dom dziecka i zabierze te dzieci i będzie miał kasę, żeby stworzyć im normalne domy. I to wszystko się robi z dobrego serca, ale przede wszystkim z dużo większej liczby pieniędzy. Ja też mam właśnie taki cel, że jeśli rozwijać firmę, to po to, żeby mieć więcej pieniędzy, żeby edukować między innymi przez kanał, bo kanał też mnie kosztuje i jak ludzie pytają, że nagrywam sobie tak, no kanał mnie już dzisiaj kosztuje, bo nagrywamy dobrej jakości, mam ekipę filmową i trzeba to wszystko pospinać, więc kanał już mnie dzisiaj kosztuje kilka piękną jakość macie. Macie mega. Chciałbym, żeby dla osób, które to słuchają, faktycznie większe pieniądze dają możliwość pomagania, robienia większych rzeczy, więc jeśli ktoś z was chciałby kiedyś, albo kiedyś napisał komentarz komuś, słuchaj, ty robisz kryptowaluty, to po co szkolisz, to znaczy, że nie zarabiasz, bo zarobiłeś na to szkolenie. Tak nie jest. Robertowi można by to napisać, ale dobrzy ludzie z większą ilością pieniędzy naprawdę zrobią dużo dobrego dla tego świata. I w to trzeba uwierzyć. Także Akademia Podnajmu, jeśli oczywiście ktoś chciałby się nauczyć, jest grupa zamknięta na WhatsAppie, jest moje prowadzenie, telefon do mnie, konsultacje, plus całych kilkadziesiąt filmików, plus umowy, plus wszystko, co trzeba, żeby zacząć. I co ja zauważyłem, Marcin, jeszcze tak mogę na koniec powiedzieć, że dzisiaj tej wiedzy o podnajmie, o kryptowalutach i o czymkolwiek, czego nie dotkniemy, na YouTubie jest tyle, że mam wrażenie, że aż za dużo. Dzisiaj problemem jest co innego. Nie brak wiedzy, tylko chęci. Brak chęci. Ja to zauważam i słyszę czasami osoby, które sprzedają szkolenia. Bartek Popiel chyba to ostatnio powiedział, że jak sprzedał ileś tam dostępów do swojego kursu, jak robić sprzedaż internetową, to okazało się, że 60% osób po kupnie nigdy się nie zalogowało nawet do tego sklepu. Czyli zapłacili za to i nigdy nie skorzystali. 60%. To jest 6 na 10 osób. Tylko 4 z nich zrobiły pracę, mimo że zapłaciły. To było dla mnie kuriozalne, ale widzę po mojej akademii, że również część osób kupuje, coś tam robi, a później jak ja mam z nimi kontakt, to mówią, wiesz co, Grzegorz, ja się już rozmyśliłem, wiesz, mama jest chora, pies ma straczkę, za przeproszeniem. No, naprawdę, to jest śmieszne. Tylko znowu, dlaczego ileś ludzi ma sukces, a większość mówi, że jestem biedny, jest inflacja, jest drogo i wina rządu. No, uważam, że na inflację najlepszym rozwiązaniem jest to, żebyś zarabiał 2 razy więcej niż obecnie. Inflacja nie jest 100%, więc nie zabiorą ci wszystkiego. Jeśli będzie 30% inflacja, zarób 3 razy tyle, co obecnie. Jeśli zarabiasz dzisiaj tylko 2000 i uważasz, że te 6000 to za mało, to zrób wszystko, żebyś zarabiał 20 tysięcy. W jaki sposób? Wpisz dzisiaj na YouTube'a, jak zarabiać, czy polskiego, czy angielskiego, jak zarabiać 10 tysięcy złotych miesięcznie, jak zarabiać 5, jak zarabiać 50. Na 100% znajdziesz, jeśli wykorzystasz tą wiedzę, a nie ją tylko obejrzysz, jak zarabiać w e-commerce. Mam kolegę, który w 3 dni zrobił teraz 27 tysięcy obrotu na sprzedaży przedświątecznej, na prostych gadżetach chińskich, które wystawia na OLX-ie. Nawet nie ma sklepu internetowego. Wystawia to na OLX-ie i wystawia to na prostych, darmowych szablonach z OLX-a, płaci kilka złotych za promowanie, sprzedaje rzeczy, które kupuje na Allegro, dokłada marżę i sprzedaje drożej. 27 tysięcy złotych w 3 dni obrotu, więc jak ktoś mi mówi, że się nie da, to ja mówię, no nie da się. Nie da się u ciebie, jakby w twojej głowie. A z drugiej strony jest ktoś, kto zarabia w tym czasie niebotyczne pieniądze albo robi w tym czasie rzeczy, które dla innej osoby są niemożliwe do zrobienia. Pięknie. Amen. I coś, co jest fascynujące i unikalne,
z tego, co ty robisz, i tutaj w odpowiedzi właśnie na te już na rozwiązania, bo teraz o rozwiązaniach mówiliśmy, o problemach, teraz mówimy o rozwiązaniach. I w odpowiedzi właśnie na to też chciałem dodać, że ja tutaj widzę, że to jest bardzo wyspecjalizowane, co ty robisz, bo nieruchomości to są, ktoś tam robi, wiesz, flips robi, kupuje, inwestuje tego, a ty tutaj bardzo konkretnie, gościu, chcesz się nauczyć o podnajmie? Przyjdź do Grzegorza. Grzegorz Kusz to jest twój gość. I tutaj właśnie macie jedno z rozwiązań, jeżeli chodzi o nieruchomości właśnie, a druga rzecz, no to nie musicie się uczyć o nieruchomościach, o podnajmie, tylko pójdźcie na kanał Grzegorza. Ja na przykład jestem sam, właśnie tak poznałem ciebie, że oglądałem właśnie filmiki z innymi ludźmi, którzy są właśnie mądrzejsi ode mnie, mają wiedzę, bo szukamy, tak jak powiedziałeś, Kamil Jarząbek spędza 7-8 godzin, ja robię dokładnie to samo, ty pewnie też. No wiadomo, uczymy się o rynkach, ale też robimy swoje rzeczy i to jest właśnie w tym robieniu, w tej praktyce, a inne rzeczy, inne osoby się po prostu teorią pakują. I teraz Robert z naszego teamu też mówi, ty musisz zadać pytanie, jakie książki poleca Grzegorz, a ja to obrócę, dlatego że mi się pięknie spodobało i to już jest ostatnia rzecz. Powiedz mi, gdzie odsyłasz tutaj właśnie osoby, gdzie odsyłamy, jak pod jaki link właśnie, żeby cię znaleźć, jeżeli chodzi o akademię i... Ja tego linku nie pamiętam dokładnie, ale z tego co pamiętam, jak piszesz grzegorzkusz.pl Akademia Podnajmu, to w Google na pewno ci to wyskoczy, bo dobrze jest wypozycjonowane. grzegorzkusz.pl, chyba łamane przez podnajem. Naprawdę nie pamiętam, bo tak jak powiedziałem wcześniej, nie promujemy tego w ogóle, bo to jest takie przy okazji. Być może zrobimy jakiś webinar w nowym roku, bo naprawdę robiłem chyba raz, dwa lata temu i to był jedyny raz. Ale jak piszesz w Google Grzegorz Kusz podnajem, na pewno znajdziesz. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, zapraszam oczywiście na YouTube'a Grzegorz Kusz, po prostu pod imieniem, nazwiskiem, jak piszesz, to na pewno znajdziesz. Lub agent specjalny. No i co jeszcze? Pytałeś o te książki? Czy... Ja już przejdę tam na koniec, tylko chciałem taką przerwę zrobić szybką, żeby troszeczkę tutaj uciąć temat i już zakończyć właśnie na tym, na tych książkach. Chciałem właśnie dodać zaraz do tego, oczywiście zapraszamy na twój kanał Grzegorz Kusz, podlinkujemy go tutaj. Podlinkujemy też twoją stronę i akademię też podlinkujemy od razu, żeby dla waszej wygody, już nie musicie nawet szukać, ale jak będziecie chcieli, to sobie oczywiście poszukajcie. I teraz już ostatnia rzecz, bo słuchaj, mieliśmy zrobić pół godziny, a dałeś nam praktycznie półtorej godziny, więc bardzo ci dziękuję, zwłaszcza, że już jest tam końcówka dnia. Książki. Rozmawialiśmy o teorii, że powiedziałeś sam, 6 na 10 osób nic nie robi z tym w ogóle. I tutaj mam pytanie od naszego teamu, no wiesz, zapytaj o 3 książki, bo ludzie znowu chcą więcej teorii, więcej teorii, więcej teorii. I teraz mam właśnie dwie rzeczy z tymi książkami. Piękna rzecz, którą ty powiedziałeś na swoim kanale, gdzieś tam oglądałem właśnie jeden z wywiadów, powiedziałeś, nie, robię sobie przerwę od książek. Ja już naczytałem. Ja uważam, że wiele osób, które chcą podjąć działanie, one myślą, że cały czas muszą czytać, cały czas kolejny podcast, kolejna książka, kolejny kurs i nie ma akcji. I teraz chciałbym, żebyś powiedział nam tak, na czym polega ta przerwa i czy dalej ta przerwa jest i jak osoby mogą zacząć działać po prostu, kiedy jest ten moment. Wiem, że to pytanie jest napakowane mega, ale jedna strona, czyli jak zacząć podejmować decyzję i skończyć się już teorią pakować, a z drugiej strony już nam daj 3 książki dla tych, którzy już nie mogą się po prostu oprzeć i chcą mieć te 3 książki od ciebie dostać. Sporo pytań, tak, może o tą dietę niskoinformacyjną, jeśli chodzi, to taka dieta biznesowo niskoinformacyjna. Telewizji nie oglądam już nie wiem ile lat, mam telewizor w domu, bo oglądam, lubię mecze, ale jednak większość na rzutniku oglądamy albo jakiś dobry film, albo mecz faktycznie, jeśli jest warte obejrzenia, ale tych wiadomości, tych wszystkich głupot po prostu już nie, więc to od lat, to jakby nawet tego nie pamiętam, że coś tracę. W samochodzie nie słucham radia już od też chyba 3, co najmniej 4 lat. Dieta niskoinformacyjna była mi potrzebna, bo ja tych książek dużo skonsumowałem w krótkim czasie. Uważam, że wszystkie pytania, które chciałbyś zadać, czy chciałabyś zadać związanych z biznesem, czy z inwestowaniem, nie wiem, czy z inwestowaniem, bo to się wszystko zmienia bardzo szybko, ale z biznesem, z wszystkimi błędami, które się popełniło. Mam wrażenie, że dzisiaj pisze się o wszystkim, więc już nie powiem, że książki biznesowe, bo książki się pisze już o wszystkim, o wychowaniu dzieci, o wychowaniu psa, no po prostu jest wszystko. Także cokolwiek nie wpiszesz w Google, to albo będzie o tym film, albo będzie o tym książka. Jeśli nie ma w Polsce, to wpisz to po prostu w angielskie media, czy w jakiegoś Amazona, czy w jakiegoś YouTube'a angielskiego, czy ze Stanów, na pewno tam znajdziesz, więc problemu z wiedzą nie ma. Problem jest, uważam, inny, że właśnie tej wiedzy jest za dużo i ludzie konsumują i cały czas
są na tym webinarze, kupują e-booki, których nigdy nie otwierają, kupują szkolenia, platformy, gdzie się nigdy nie logują, kupują książki, które nie są przeczytane i ja sam dotknąłem tego problemu. Sam dotknąłem tego problemu do dzisiaj i nie żebym był gołosłowny, do dzisiaj mam szkolenie, które kupiłem w tym roku i jeszcze go nie otwarłem, ale wiem dlaczego. Wiem, że do niego wrócę, tylko wiem kiedy, dałem sobie czas, ale mogę wam powiedzieć, że to tak jest. Jeśli ja o tym mówię, osoba, która ma tego świadomość, to ilu jest ludzi, którzy zapomnieli o tym? Kupili to gdzieś tam jest w tym mailu. No i teraz co z książkami? Ludzie kupują, żeby ładnie wyglądało, żeby leżało na półce, bo ktoś mi doradził. Tych książek jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ja nie czytam dalej. Mówię szczerze, nie czytam. Ostatnio przerzuciłem się na podcasty i słucham. I słucham podcastów. Generał Nogrucha jesteś. Ale już powiem dlaczego. Ja książki bardzo lubię i ja je wciąż kupuję. Dlatego, że ja kiedyś powiedziałem, bo czytałem bardzo ładny cytat i on jest jednym z moich ulubionych, że biedni mają duże telewizory, a bogaci mają duże biblioteki, więc ja chcę mieć dużą bibliotekę. Na razie ona jest mała, bo tych książek mam może z 200-300, więc to jest jeszcze mało. Chciałbym mieć ich może 1000, żeby całą ścianę mieć książek i cały czas do tego dążę. Więc ja sobie w nagrodę kupuję książki, różne, przeróżne książki, nie wiem, ostatnio Mit przedsiębiorczości, kupiłem książkę Kamprada, czyli właściciela IKEA, która jest bardzo ciężka, ciężko dostępna, ona już nie jest produkowana, nie jest drukowana, ona mnie kosztowała chyba 300 czy 400 zł za książkę, jedną, dobrze słyszycie. To jest wywiad z właścicielem IKEA, który już niestety nie żyje, ale miał swoją wizję i stworzył IKEA. To jest na pewno książka, którą mogę polecić. I bo zacząłem początek czytać, a książka, którą ostatnio przeczytałem, dobrze pamiętam, to była Kawiarenka na końcu świata, albo Kawiarnia na końcu świata. I to nie jest biznesowa książka i możecie sobie sprawdzić, co to jest, bo tak jak ten rok ostatni był dla mnie też taką odpowiedzią na takie głębsze pytania i takie mam wrażenie, że ważniejsze albo równie ważne jak biznes. Bo ktoś mi powie, Grzegorz, przecież rodzina, zdrowie, relacje, kontakty, znajomi, no nie są ważne, jeśli nie masz biznesu, bo nie masz z czego zarabiać. No nie będziesz szczęśliwy z rodziną, z psem, ze znajomymi, jeśli nie masz pieniędzy. Zgadza się. Tylko często ten biznes, czy ten etat, czy ta korporacja jest na pierwszym miejscu i ona zajmuje nam 12-15 godzin dziennie i później nic więcej nie ma, bo nie mamy na to czasu, bo dojeżdżamy 2 godziny w jedną stronę i idziemy spać i ten dzień się kończy. Więc tu bym powiedział, że faktycznie ja to dlatego zrobiłem, żeby troszkę poukładać firmę, ale dodatkowo, żeby poukładać sobie życie, poukładać sobie w głowie, zadbać o zdrowie i zostawić wreszcie ten biznes teoretyczny, a zacząć działać w praktyce. A pytanie, które zadałeś jeszcze, kiedy wiemy, że jest taki moment? Nie wiem. Też trzeba umieć odpowiedzieć na pytanie czasami. Nie wiem. Nie udawać, bo ja naprawdę nie wiem. Ja moją firmę z podnajmu zacząłem budować, kiedy nie było nic. Ani jednej książki z podnajmu, ani konsultacji, ani Akademii Podnajmu, żadnego filmiku na YouTubie. Nie było nic. Ja po prostu zacząłem na zimno i mimo to zrobiłem. Podnajem zrobiłem tą firmę. Mimo to. A dzisiaj ludzie mają wszystko, a pomimo tego, że mają wszystko, nie są w stanie często zrobić pierwszego kroku. Więc wracając do tego strachu, o którym mówiliśmy może pół godziny temu, że jeśli ty się dzisiaj boisz, to wiedz, że ja też się boję. Ja też się boję każdego dnia. Naprawdę, przedsiębiorcy się boją. I mimo tego strachu działają ze strachem. Dzisiaj Marek, Selfmaker, poczytaj sobie o Selfmaker a propos IKEA, fakturomaty w IKEA, które są, żebyś sobie fakturę wydrukował samodzielnie właśnie, wyprodukowała firma Marka. Także naprawdę świetny, świetny przedsiębiorca. I co mi Marek dzisiaj powiedział a propos jakby biznesu, bo jeśli ktoś chce wielkie biznesy robić i jest na to przygotowany, bo rodzina jest przygotowana, jego mental jest przygotowany, Marek pracuje 80 godzin tygodniowo. I to jest odpowiedź na pytanie, jak się robi sukces, jeśli się jeszcze kocha pracę, w której się faktycznie jest. Bo ten gość jest tak zajarany, za niedługo będziecie mieli rozmowę na kanale z Markiem. Zobaczycie to, o czym mówię. Ja dzisiaj jestem tak nakręcony, nie dlatego, że taki jestem stuprocentowo na co dzień. Znaczy często tak, ale Marek dodatkowo mnie dzisiaj podpalił, bo miał taką charyzmę do biznesu. Więc jeśli chcielibyście na przykład też robić biznes, który was kręci, ale robicie go tylko 3 godziny dziennie, to tak się nie da. Marka to kręci i on powiedział, trzeba... Tu nie użyję słowa brzydkiego. Trzeba zapierdalać. Tak, no jeśli można, to trzeba zapierdalać. 80 godzin tygodniowo. To nie jest jakieś tam przy okazji, wiesz, że się zastanowię, jestem jeszcze na etacie, ja sobie zrobię okres próbny. No to nie jest to miejsce. To nie jest to miejsce. Jeśli masz jakąkolwiek wątpliwość, to tego nie rób. Ale jeśli się boisz, to dobrze. Będziesz się bał. Będziesz się bał. Zacznij ze strachem i zobaczysz, co się wydarzy. Daj sobie czas. I będziesz sobie dziękował.
zwróć uwagę, jak ten czas szybko leci, szczególnie teraz, kiedy mamy takie odnośniki, nie wiem, pierwszy lockdown, drugi lockdown, wakacje, marzec 2019, mamy grudzień 2021, za miesiąc będzie nowy rok. Jeśli zostawisz cokolwiek, jakie swoje decyzje inwestycyjne, prywatne, finansowe, firmowe, to naprawdę obudzisz się zaraz i będzie 2023, bo te 12 miesięcy i tak zlecą. I ty zrobisz jakieś rzeczy, ale najczęściej to będą przypadkowe, jeśli nie zaplanujesz, że to mają być twoje te naprawdę rzeczy, które chcesz robić. Myślę, że tyle. Nie chciałbym, żeby to brzmiało Amen. Tak bardzo motywacyjnie, ale myślę, że zrozumieliście mnie ci, którzy zrozumieć mieliście. Grzegorz, po pierwsze, przekażę dzieciakom, że działanie w chaosie to jest przede wszystkim to, coś, co wyciągnąłem od ciebie. Po drugie, dziękuję jeszcze raz za twój czas. Po trzecie, rozgromiłeś ten podcast. Nie wiem, czy tak Marek cię nakręcił, czy o co tutaj chodzi, ale rozgromiłeś ten podcast. Mieliśmy zrobić pół godziny. Mega rozmowa. Naprawdę zajebiste informacje i super energia autentyczna. Więc ja ci dziękuję jeszcze raz i oczywiście nie mogę się doczekać, żeby obejrzeć ten wywiad z Markiem, więc jeszcze raz chciałem ci pogratulować naprawdę pięknej produkcji. To są naprawdę pięknie wyprodukowane podcasty na najwyższej za granicą oglądam podcasty, nie ma takiej jakości po prostu. Joe Rogan się powinien przyjść i uczyć od ciebie, gości od podcastów. Tutaj podziękowania dla chłopaków, którzy to nagrywają i montują i później doprowadzają do takiej jakości, dla Filipa i Dawida, którzy, uważajcie, co ja teraz powiem, którzy mają 20 lat i mają swoją firmę i powolutku robią pierwsze kroki, nie kupili sobie nowego auta, jeżdżą starą Corsą, ale zainwestowali w sprzęt i robią między innymi takie rzeczy. Mało tego, oni robią jeszcze inne rzeczy, bo nawet nakręcili kilka teledysków, a co powiem o nich, nazywają się Alibi Studio, nakręcili kilka teledysków, z tego co wiem, jeden z teledysków ma nawet chyba 17 milionów wyświetleń na YouTubie, a jeszcze jakiś kolejny młodych raperów polskich, po prostu coś robią, to są ich kumple i dwóch 20-latków zaczęło i właśnie kręcą i robią taką jakość z filmów, które widzicie na moim kanale. Tak to i wygląda. Super, pozdrawiamy chłopaków i fajnie, że mogą się uczyć od starszych, doświadczonych przedsiębiorców, tak jak powiedziałeś, nie popełniać tych błędów, które na przykład ty popełniłeś czy ja i kupować jakieś, inwestować w biuro czy w coś, czy w jakieś, tak. nie wiem, auto czy coś, co się nie jest potrzebne, tylko właśnie w produkt i w proces i w rozwój, więc jeszcze raz dziękuję ci Grzegorz, mega, mega, mega odcinek i super spędzony czas, także dziękuję ci i na pewno będzie ta energia teraz ze mną szła do dzieciaków za 2 dni, a tego potrzebuję, więc dzięki. Bardzo dziękuję Marcin za zaproszenie, wam dziękuję za wysłuchanie, dajcie znać jak się podobało, bo w sumie to był mój pierwszy podcast, do tej pory nagrywałem tylko filmy. No i co, życzę wszystkim chyba dzisiaj najpotrzebniejszych dwóch rzeczy, czyli zdrowia i wolności. Dziękuję, Grzegorz, wesołych świąt, wszystkiego dobrego. Dzięki, wesołych świąt, do zobaczenia. Cześć. Napieraj, trzymaj się. Lecimy po sobie. Na razie, cześć. Życie bez gruchy. Jedyny życiowy podcast w Polsce stworzony dla geeków.